Moi drodzy, spotkaliśmy się tutaj z autorami, dziennikarzami, wspaniałą parą, żeby poznać ich najnowsze dzieło. Więc mam przyjemność powitać tutaj w naszym gronie naszych gości Dorotę Karaś, urodzoną w Szczecinie. Dorota urodziła się w Szczecinie, ale przywędrowała do nas do Gdańska, gdzie studiowała polonistykę. Już w wieku 15 lat związana była ze światem młodych, a od prawie 30 lat związana jest z Gazetą Wyborczą. Oprócz artykułów jako dziennikarka, pisze też biografie, pamiętniki, jest też dramaturżką. Jej napisała 3 biografie. Jedna z nich, samodzielna biografia, to Cybulski podwójne salto oraz 2 jeszcze napisała z Markiem Strollingowym, który też jest naszym gościem, też powitajmy. Marek Strollingow, którego właśnie gościmy też, był korespondentem wojennym w Afganistanie. Znany jest z cyklu reportaży śledczych. Pierwszy opisał sprawę Iwony Wieczorek i dał chyba, zdaniem wielu, najbardziej prawdopodobną przyczynę jej zaginięcia. Po odejściu z Gazety Wyborczej pracował w Radiu Gdańsk. I tak jak mówię, to nie jest pierwsza biografia, bo razem z Dorotą Karaś Marek napisał już biografię Anny Walentynowicz. Walentynowicz, Anna szuka raju. No i dzisiaj spotkaliśmy się, żeby poznać, żeby zadać pytania. Ja będę zadawał pytania, potem publika będzie zadawała pytania. Książka jest bardzo ciekawa, jestem świeżo po lekturze, jestem też pod ogromnym wrażeniem. To jedna z ciekawszych książek, nie wiem, czy najciekawsza biografia, jaką czytałem. Jestem na świeżo. Będzie czas też dla was na pytania. To jest oczywiście Urban. Ja jestem prowadzącym to spotkanie, Jarek Malicki, jestem malarzem, architektem. Malarzem, architektem, działaczem społecznym, jestem też współprzewodniczącym Koła Zielonych w Gdyni. No i Jerzy Urban, postać szalenie kontrowersyjna, postać szalenie bogata, postać szalenie barwna. Urodził się w 1933 roku w rodzinie bardzo mocno zasymilowanych kosmopolitycznych Żydów. Zmarł w roku 2022. Kim był Jerzy Urban? Dziennikarski dysydent z lat 50. i z czasów pisma Po Prostu, które jako pismo zbyt wykraczające poza to, co komuniści byli w stanie tolerować, zostało z hukiem zamknięte. W 1957 roku. W czasach Gomułki miał ciągłe zakazy pisania. Występował właśnie ciągle, albo godzono się, żeby pisał, albo godzono się, żeby pisał też pod pseudonimem. To, co pisał, nie podobało się linii partii, nie podobało się Gomułce. Potem był dziennikarzem bardzo proreformatorskiej polityki. To jest czas przyjaźni z Pasentem, z którym rywalizował, z Rakowskim. No i stan wojenny. Goebbels stanu wojennego. Osoba podówczas znienawidzona właściwie przez całą demokratyczną opozycję. Symbol wszelkiego zła, postać taka no jednoznacznie czarna, owiana złą legendą. Po upadku komuny w wolnej Polsce słynny wydawca Alfabetu Urbana. Były 2 edycje. Druga była już taka łagodniejsza. Pierwsza rzeczywiście wzbudzała dużo emocji. I redaktor naczelny i twórca obrazu burczego Nie. Tyle o Urbanie. Na pewno dużo więcej dzisiaj przez te nasze ponad 2 godziny spotkania się dowiemy. A do naszych wspaniałych gości mam pierwsze pytanie. Skąd pomysł akurat po Walentynowicz sięgnięcia po jakby tą drugą stronę, ewidentnie po drugą stronę po Walentynowi. Po Walentynowi są 2 skrajności, prawicowa i lewicowa. Bo też Urban cały czas wzbudza kontrowersje, ale to już nie są, to jest tylko reszta tych kontrowersji, które towarzyszyły mu kiedyś, jeszcze niedawno. Pismo Nie też już zanika, to nie jest tak wielkie pismo, jak właściwie były próby takiej reanimacji
miarę udane, prowadzone przez Martę, przez jego pasierbicę, tak. Udane, mniej udane. Wiadomo, że niebawem, zmarł całkiem niedawno, że niebawem już nadchodzi ten czas, gdzie tak jak Bierut, jak Piłsudski, Urban będzie postacią historyczną, a emocje wokół niego, tak jak wokół Bieruta, Piłsudskiego, czy Zygmunta Wielkiego będą dotyczyły większości historyków, tak? Więc skąd pomysł na tak ciekawy zresztą, moim zdaniem, i bardzo barwny temat. Trzeba tylko włączyć. Tak, ja będę podawał. Bo... Dlaczego Urban po Walentynowicz? Bo tak jak ty dziennikarze, po jednej książce, po jednym reportażu biograficznym Annie Walentynowicz szukaliśmy następnego tematu, tematu do następnej książki. Wcale nie byliśmy przekonani, że musi być to znowu biografia, ale jednak jako wdajszczani dziennikarze pracujący od wielu lat tutaj w lokalnej redakcji, też w redakcji Gazety Wyborczej, ale jednak związani z Gdańskiem, jesteśmy tak dosyć mocno osadzeni w tematach historycznych i szukaliśmy tego tematu, aż pojawił się pomysł, żeby napisać o Jerzym Urbanie i wtedy nam to wskoczyło wszystko na odpowiednie miejsce, bo rzeczywiście szybko dostrzegliśmy zalety tego pomysłu, czyli z jednej strony mamy bohaterkę i mamy bohatera i te dwie historie się uzupełniają. Książka o Walentynowicz jest książką, nie tylko biografią Walentynowicz, ale jest też książką o trudnych, skomplikowanych polsko-ukraińskiej historii. Pokazaliśmy oprócz bohaterki całą jakby panoramę taką społeczno-polityczną i Gdańska, i Polski na przestrzeni wielu dekad. I przy Urbanie pomyśleliśmy, że to będzie idealne uzupełnienie tej historii, czyli mamy bohatera, tym razem mężczyznę, tym razem kojarzonego z obozem władzy, dziennikarza, inteligenta, postać zupełnie inną niż Walentynowicz, ale jednak w jakimś stopniu się te dwie biografie bardzo uzupełniały. I to była taka główna przyczyna. A druga, może jeszcze Marek coś dopowie, ale druga to była taka, że myśmy tę książkę zaczęli pisać niedługo po zakończeniu Walentynowicz. Jerzy Urban jeszcze żył. I tak jak powiedziałeś, Bierut, nie wiem, Jaruzelski, Gomułka to są postaci historyczne, które już nam nic nie powiedzą. A Urban żył i chciał z nami rozmawiać. W związku z czym stwierdziliśmy, że na ogół przyjmuje się, że lepiej jest pisać biografię osoby, która już nie żyje, po to, żeby mieć jakaś ocena tej postaci już się dokonała. Biografowie mają dystans do tej postaci, bohater się nie wtrąca, ale tutaj, wiecie Państwo, spotkać się oko w oko z Jerzym Urbanem i to nie jeden raz, posłuchać to, co on ma do powiedzenia pod koniec życia, kiedy człowiek dokonuje takiego trochę resume, takiego podsumowania, to stwierdziliśmy, że z takiej okazji jako dziennikarze po prostu powinniśmy skorzystać. Skorzystaliśmy. Bo ty, Dorota, wyłączasz, a on włącza. Tak, sprzężenia to potem będą. A teraz trzeba włączyć. Nie wyłączamy, przekazujemy. Z czasem się nauczymy. Więc ja nie umiem tak długo mówić jak Dorota, ani Jarek, ale coś tam muszę powiedzieć, nie? Więc Urban przede wszystkim nam się wydawał łatwym tematem, bo w przeciwieństwie do Walentynowicz, która była takim trochę śliskim ze względu na to, że ona nie przepadała za Gazetą Wyborczą. Zasadniczo właściwie tak się spokojnie zastanowić, to pod koniec życia zupełnie się rozjechała z tym, co, czy my się rozjechaliśmy, nieważne, z tym, co dla niej było ważne. Z drugiej strony przez dużą część życia jakby była... Byliśmy po jej stronie, tak? Bo dla nas to nie tylko historia dawna, ale też, przynajmniej dla mnie, nie? Ja jestem trochę starszy od Państwa tutaj, młodzieży, ale ja... Wcale nie taki młody. Dobiegam 60.
No ja też dobiegam. A ja szybciej dobiegam. Bo starsi biegną szybciej. Do 60. Nam PRL, komuna, to wydawało się dla mojego pokolenia coś najgorszego, co nam się mogło trafić. Nie było dżinsów, nie było mięsa, właściwie płyt nie było. Alkohol był, to fakt, ale było za dużo. Od 13. Tak, ale od 13. No. Felina, prawdę mówiąc, była, nie, no, nam się, nie muszę mówić, dla wielu osób wtedy wydawało się, że Polska jest przegrana pod każdym możliwym względem. Tam gdzieś na zachodzie żyją sobie ludzie w wolności słowa i w fajnych dżinsach, nie tylko tureckich, tylko takich porządnych, z Ameryki. Mieli samochody, a my nie mieliśmy samochodów. Wszystko było źle. Tak, więc Urban w moich oczach był człowiekiem, który zasłużył sobie na potępienie z różnych powodów. Przede wszystkim takich, że reprezentował tamten zły, niedobry, fatalny system, który należało w jakikolwiek sposób jak najszybciej zniszczyć. Tak mi się wtedy wydawało. Mi się bardzo długo tak wydawało. I Walentynowicz była symbolem tego niszczenia. I teraz spotkanie z Urbanem i z jego historią, plus ten dystans, jaki minął od tamtych czasów, doświadczenie życiowe, spostrzeżenia różnego rodzaju, tudzież spojrzenie na całą historię PRL takie bardziej na zimno, to troszeczkę mnie otworzyło oczy. Trochę inaczej patrzę na PRL, jak jeszcze stosunkowo niedawno. To znaczy jestem dużo bardziej, mniej surowy, doceniam szereg rzeczy, które wtedy udało się zrobić i rozumiem też, bo wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść oskarżonego. I dziś rozumiem, czy staram się wierzyć, że ludzie, którzy trzymali nas w tym komunizmie, robili to tak troszeczkę, bo musieli, bo to była droga dla Polski wtedy, bo innej nie było. Taka była sytuacja geopolityczna i mam wrażenie, że też szanuję ludzi, którzy nie chcą być kapitalistami, mają światopoglądy bardziej socjalistyczne czy komunistyczne. Komunizm ma tak złe konotacje, nie? Że nie chcemy, ale lewica, socjalizm, socjaldemokracja to jest coś absolutnie do przełknięcia i do zaakceptowania. Ja dziś tak się czuję, ale ja nie jestem jakimś tam specjalnie politycznie zaangażowany. Nie, no jestem, no. Na koniec dnia jestem. Ale no jestem bardziej lewicowy niż prawicowy, no w ten sposób powiem. Aczkolwiek ja zawsze staram się szukać zrozumienia drugiej strony. No i stąd był właśnie też pomysł na Urbana. I była to naprawdę niezwykła przygoda, spotkanie z Urbanem, jeszcze powiem, ja umiem jednak gadać. Właśnie chciałam to powiedzieć, że jednak umiem. Że jednak istotnie zowąd mnie natchnęło. Była to niezwykła przygoda, bo Urban okazał się kimś zupełnie innym niż ja myślałem. Niż ja całe życie myślałem być może. Mam też wrażenie, że jest to najbardziej niezwykły człowiek, którego spotkałem. Ja wcale nie twierdzę, że on był dobry, nie? To nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Ale on nie miał tylko złych cech. Miał dużo złych cech, takich, które wielu z nas ma, nie? Ludzie mają. Miał dużo dobrych cech, których większość ludzi nie ma. To jest też ciekawe. No i był niezwykle interesujący, no. Już koniec tego. Takie sobie pytania zadałem, właściwie dla was te pytania przygotowałem. Gdzie jest Urban? Na przykład Jerzy Urban pochodził z bardzo, nie z hasyckiej, tylko z bardzo skonsolidowanej ze społeczeństwem rodziny żydowskiej. Trudno ją nawet nazwać rodziną żydowską. Oni
to, że Urban, będąc dzieckiem, że jest Żydem, dowiedział się dopiero w czasie wojny. Rodzice go przestrzegali, że jestem Żydem i żeby tego absolutnie nikomu nie mówił. Wiem, że z waszej książki wynika, że jako chłopiec dobrze ubrany z kosmopolitycznej, inteligenckiej rodziny redaktora i dziennikarza, on nie przepadał za Żydami w Łodzi. Dziwił się, bał się hasydów. To pewnie część z was wie o tym, że Żydzi nie byli jednorodnym społeczeństwem, byli bardziej niejednorodni niż kiedykolwiek chyba Polacy, ponieważ byli Litwiniacy. Litwiniacy słabo znali język polski, bardzo mocno przestrzegali zasad ortodoksji żydowskiej. Była też inteligencja żydowska, która owszem należała do synagogi reformowanej, więc przestrzegała zreformowanych praw. Tutaj są różne niuanse między tymi grupami żydowskimi. I byli Żydzi, którzy właściwie za Żydów niemalże się nie używali. Oni nie uważali, oni się uważali za osoby świeckie. Nie znali specjalnie, co też u Urbana czasami wynika, albo o tym się popisuje, nie znali specjalnie tradycji żydowskiej, więc z takiej rodziny bardzo zlaicyzowanych Żydów pochodził Urban. I on nawet wykpiwa w którymś momencie w waszej książce zwyczaj noszenia kipy, tałesu i filakterii. Kipa to jest, Polacy mówią na to mycka, tałes to jest też, on mówi, no taką szmatę tam zakładali do synagogi, do słowa Urbana. I mówi, i takie pudełka, te pudełka to już w ogóle, ja nie wiem. Tak, klocki dokładnie. Klocki na rzemyka, czyli filakterie, tam są z ważnych pism żydowskich fragmenty i to Żydzi, ci ortodoksyjni zakładają bardzo często do modlitwy, do nabożeństwa. Urban z tego trochę kpił. Słabo się solidaryzował z tym, co to się da wytłumaczyć zresztą, co spotykało Żydów. To są różne fragmenty w waszej książce, żeby też nie przedłużać. To są słowa Urbana. Prześladowania Żydów w 1968 roku wcale nie były takie straszne. Wyjazdy? To była utrata intratnych posad. To nie jest powód, żeby przestać czuć się Polakiem albo wierzyć w ideały. Ale twój przyjaciel wyjechał. Nie miał lukratywnego stanowiska. Przypominamy, autorzy. Berkowicz zawsze chciał wyjechać z Polski. Poza tym zrobił to później, dopiero w latach 70. upiera się Urban. Autorzy, dokumenty IPN mówią co innego. Zrzekł się polskiego obywatelstwa i wyjechał, bo musiał wyjechać w 1969 roku, wtedy kiedy wszyscy. Był inwigilowany i szykanowany. Ty zresztą też. Urban milczy. Widać, że szuka argumentów, jakby pamięć płatała mu figle. Przypominamy mu, Berkowicz nienawidził Związku Radzieckiego. Uważał, że Rosjanie zabili mu ojca, a Stalin był zbrodniarzem. To było dawno. Na pewno uważałem jednak to samo, co on. To była taka moja druga połówka. Więc nawet podejście do Holokaustu przez wiele lat Urbana było... Nawet ci laicy Żydzi, całe państwo Izrael, cała legenda, całe poczucie tożsamości, jednym z ważniejszych fundamentów dla Żydów jest Holokaust. Urban zachował się troszkę, jakby to pomijał, jakby trochę tego nie rozumiał. A równocześnie to jest ten sam Urban, te sprzeczności, chciałem o te sprzeczności zapytać, to jest ten Urban, który mówi o ojcu Maksymilianie Kolbe i o jego rycerzu niepokalanej, mówi, to jest paskudztwo, to jest jeden z większych antysemitów, czym oczywiście zraził do siebie część Polaków, bo większość Polaków też nie wiedziała, że rycerz niepokalanej i ten bohater Polaków, jakim był Maksymilian Kolbe, nikt tu nie neguje oddania życia w obozie koncentracyjnym za inną osobę, ale był zjadliwym antysemitą, a rycerz niepokalanej rzeczywiście zawierał teksty, które dzisiaj byśmy uznali za wyjątkowo ohydne, nieprzyzwoite i myślę, że osoba, która wygłaszałaby przy was takie rzeczy, jakie pisał Maksymilian Kolbe w Rycerzu Niepokalanej, nie usiadłaby przy stole z taką osobą. Więc no, trudno nie odmówić Urbanowi jakby słuszności w tych ostrych słowach, które,
które nazwał go tylko antysemitą, a antysemicki rycerz niepokalany są nazwany paskudztwem, więc nagle wstawia się i tak się zastanawiam, ciekaw jestem co na to autorzy, czy to nie było tak, że Orban też miał podejście do Izraela, takie a nie inne, to dzisiaj wiemy co dzieje się w Strefie Gazy, co robi tam Izrael. Oczywiście ja tutaj nie, to prawda jest gdzieś pomiędzy, ale Orban zawsze wstawiał się też za ludnością arabską, mówił o, krytykował politykę Izraela. Czy to nie było tak, że kiedy wchodziła w grę partia, to wtedy trochę tonizował jakby swój zmysł krytycyzmu, wolności i obrony, nawet współbraci? To takie pytanie do autorów. Czy strasznie dużo wątków tutaj jest i nie wiem, czy potrafię spójnie odpowiedzieć na... Nie, to jest... One są ciekawe te wątki, tylko zastanawiam się, czy potrafię spójnie odpowiedzieć. Ale wydaje mi się, że teraz bym zaadresowała taką rzecz, że Urban nie czuł lojalności wobec partii. On czuł lojalność, znaczy on miał swoje własne poglądy, które wbrew pozorom, czy wbrew powszechnemu mniemaniu, bardzo niewiele się zmieniały przez całe życie. Czymś, czego Urban nienawidził, był nacjonalizm. I to nacjonalizm zarówno w wydaniu polskim, jak i izraelskim. Także jego na przykład krytyka państwa Izrael, które odwiedził w roku 1956 i kiedy widział to osadnictwo żydowskie na ziemiach arabskich, to jego ocena państwa Izrael wynikała z tego takiego bezpośredniego oglądu, bezpośredniego kontaktu. On tam zbierał materiały, miał napisać cykl tekstów i książkę, która została wstrzymana właśnie z tego powodu, że została uznana przez wydawnictwo za zbyt krytyczną wobec Izraela. Jego stosunek do Holokaustu z kolei myślę, że kształtowało jego to, że on był rocznik 33. W momencie wybuchu wojny miał 6 lat. Tę wojnę przeżył i to jest rzecz niezwykła, bo rzadko która żydowska rodzina w całości przeżywała wojnę. Tę wojnę przeżył razem z rodzicami. Matka i ojciec, którzy, tak jak powiedziałeś, pochodzili z takiej bardzo zlaicyzowanej i jednocześnie bardzo bogatej i ustosunkowanej rodziny, zapewnili mu taki parasol ochronny, można powiedzieć. To byli ludzie, którzy się cechowali niezwykłym sprytem, mieli dużo środków i mieli taką wolę przetrwania, więc on rzeczywiście bezpośrednio skutków Holokaustu na swojej skórze nie odczuwał. Choć jak się tam poskrobie pod tym trochę bardziej, to wychodzi z różnych dokumentów, do których żeśmy dotarli, że jednak ta wojna była przeżyciem nie tylko dla jego rodziców, ale także dla niego. Także on absolutnie nie negował, czy jakby nie umniejszał tego, co się stało z Żydami w czasie II wojny światowej. Ale jego bezpośrednie doświadczenie było takie, że on w czasie II wojny jako dziecko nie ucierpiał aż tak bardzo. Wręcz przeciwnie, mówił, no ukrywaliśmy się na wsi, udając polską rodzinę. Ja byłem chłopcem tak jak inni, biegałem gdzieś tam nad rzeką, w końcu się mogłem najeść mięsa, bo przed wojną bo na wsi było mięso, nie? Przed wojną moi rodzice ciągle byli na diecie, bo to takie nowoczesne małżeństwo i musiałem te rozgotowane warzywa z nimi zjadać, a tutaj nagle pyszne mięsko się pojawiło. Także on tych takich skutków wojny bezpośrednio jako dziecko nie odczuł i teraz może przekażę mikrofon Markowi. Znaczy ja nie jestem pewien, że tak się zupełnie zgadzam z tym, że nie odczuł. On przeżył rzeczy i widział rzeczy, które obiektywnie rzecz biorąc powinny wywrzeć na nim, na dziecku, młodym człowieku ogromne wrażenie. On jednak upierał się przy tym, ja nie wiem, czy to nie była ogólnie jego taka życiowa taktyka, on nigdy nie chciał być ofiarą, czy uważać się za ofiarę. On nie pozwalał na to, żeby ktoś uważał, że on ma pretensje do kogoś, że robi... On raczej, ja nie wiem, czy to była taka poza, on sam wolał być straszny, niż być przestraszony. Nie? Takie mam wrażenie. I rzeczywiście on się zawsze przy tym upierał, że dzieckiem Holokaustu nie jest, choć właściwie wszystkie znamiona tego jakby
wypełniał, nie? Jako dziecko miał świadomość, widział likwidację getta, widział straszne rzeczy, wokół niego ginęli ludzie, zginęła cała jego rodzina, oprócz rodziców, no nie, no nie cała, ale, ale wszyscy dziadkowie i jakby... I kolejna rzecz, o której, która podkreśla też to, że on był całe życie spójny. On nigdy nie wierzył w Boga, żadnego Boga. Ani Boga żydowskiego, ani Boga chrześcijańskiego. Zwłaszcza, że był to ten sam, nie? Co świadczy na jego niekorzyść. Zwróćcie uwagę. Niby ten sam, a jednak inny. Mam wrażenie, że po prostu czy to była ta te historie, te naiwne dość z jego punktu widzenia opowieści, czy to była postawa kapłanów, bo on był dość wyczulony na hipokryzję. To znaczy, jeżeli ktoś próbuje być taki święty i wymaga od innych, no i stąd te jego wieczne łapanie i chęć łapania, nie? Ludzi, którzy się zarzekają, że są tacy święci, że wcale święci nie są. No właściwie no, na tym troszeczkę grubo przed całą resztą prasy, bo dziś każdy jest antyklerykalny, właściwie każda gazeta z chęcią opisze wydarzenia w Rybniku, gdy obolały ksiądz z drugim Dobrowa, a w Rybniku co było? Coś tam też na pewno było. Teraz jest to w każdej prasie. Gdy on z tym nie swoim zaczynał, to był jedyny. Również za komuny, tak? Te jego felieton o ojcu Maksymilianie Kolbe, czy też... To nie był ksiądz, ale to był działacz społeczny, tak? Ale też i jeszcze taka... dojdziemy w końcu do księdza Popiełuszki. Tak? I felietonu, który powszechnie uważany jest za taki podżegający do morderstwa. Choć wydaje się to trochę niepoważne, że to miało spowodować, że oficerowie SB postanowili zamordować księdza. Raczej ja bym się skłaniał ku hipotezie, że oni go zamordowali z innych powodów i były to powody niezwiązane ze felietonem Urbana, choć na pewno niechęć do księdza, choć Urban nie maczał palców w morderstwie, to sobie powiedzmy, to by była bzdura obciążać go jakimkolwiek planowaniem czy podżeganiem, nie mówiąc już o jakimś wykonywaniu tego typu rzeczy, to rzeczywiście był przeciwnikiem, uważał się za politycznego przeciwnika księdza Popiełuszki. Tak jak dziś wiele osób uważa się, nie wiem, za politycznych przeciwników księdza Rydzyka. Są tacy, też bardzo często motywują to tym, że ksiądz Rydzyk prowadzi politykę. Na pewno ksiądz? Czy na pewno ksiądz? Czy ksiądz Rydzyk, czy ojciec Rydzyk? Ja wolę się nazwać księdzem, a nie ojcem, bo... Nie jest? Ja myślę, że jest, ale okej. Okay. Właśnie nie rozmawiajmy o tym, bo w sumie... To jest właśnie też typowe, że najwięcej o katolikach lubią mówić nie katolicy i najbardziej się znają, nie? W ogóle ja muszę powiedzieć, że ten cały układ tutaj, czyli tak, najpierw Jarek ma wywód, z którego staram się zapamiętać pytania, potem Dorota odpowiada na część pytań, nie? Ja muszę zapamiętać, na co ona odpowiedziała, na co nie? To może ja zacznę zadawać pytania, ja się zawsze interesowałem dobry pomysł. Ale mogę
Znaczy, ja mam wrażenie, że dałbyś radę. Ty się wzruszyłeś w którymś momencie, czytając tę książkę. Tak, tak, na przykład kiedy... Zaczyna się pierwsze pytanie. On, Jerzy Urban, kiedy ktoś się odcinał jakby, był zdystansowany, myślę, że może delikatnie powiedzieć, wobec tradycji żydowskiej. Wiadomo, jaki miał stosunek do Pasenta, którym rywalizował, a równocześnie był bardzo blisko związany, zresztą łączy się u niego. I kiedy swojej pasierbicy prosi ją po śmierci, nie mógł z powodu stanu zdrowia pojechać na pogrzeb, prosi pasierbicę, żeby ten taki naprawdę mało znany wśród chrześcijan żydowski zwyczaj położenia kamienia. Żydzi nie kładą żadnych kwiatków, świeczuszek i tak dalej, tylko kładą kamyczki na grobie. Tak. I kiedy prosi swoją pasierbicę, pojedź tam, połóż ode mnie kamień. No to są takie wzruszające rzeczy, kiedy nagle sięga do tej tradycji, od której się zawsze dystansował. Jest też ideowym... Proszę. To było wzorowe pytanie, krótkie. Wzorowa odpowiedź też. Dziękuję. Teraz znowu, gdzie jest Urban? Bo Urban rzeczywiście jest... To jest pytanie do was, może też rzuci jakieś większe światło, bo ja też podziwiam, chciałem tu wyrazić ogromny podziw dla waszej pracy, bo nie tylko regularne spotkania z Jerzym Urbanem, rozmowy, wizyty u niego, ale też zobaczyłem, w książce są wymienione ogrom źródeł, z których korzystaliście, i to ta książka, dlatego ta biografia robi tak niesamowite, wielkie wrażenie. Polecam, naprawdę, to jest książka roku i warto z nią się zapoznać. Ta książka rzuca nowe światło na wiele rzeczy, więc dlatego ją polecam. Podziwiam tą pracę, korzystania z wielu źródeł i może na to mi rzucie światło, bo on był rzeczywiście ideowym socjalistą. Tak można go nazwać. Nie socjaldemokratą. Tak, tak. No, socjalista to marksista, to mniej więcej oczywiście to są... Tak, 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 tak. Więc i temu jest konsekwentny i nawet myślę, że on widzi pewien rodzaj zła, jakim jest sowiecki komunizm i obecność Rosji, ale w jego mniemaniu to jest konieczne, żeby tu wprowadzić pewne rzeczy. Jerzy Urban na przykład też w tej książce, jego słowa są, już nie będę ich szukał, on mówi stalinizm. I powiem szczerze, że to też ta książka mnie tego uczy, bo ja też jestem, mój ojciec był działaczem solidarnościowym, więc ja byłem uczony, że to jest w ogóle... Kościół jest wspaniały, a Solidarność jest wspaniała, a komuniści to jest jedno wielkie zło. I też podobną chyba drogę, jak ty, Marku, przechodzę. Więc stalinizm, straszna rzecz, ofiary i tak dalej. Ale Urban mówi, zobaczcie, jaka jest proporcja. Ile osób zginęło w Polsce? To nie są moje słowa, żeby mnie tutaj o nic nie oskarżać, tylko Urbana. A dla mnie są zastanawiające. Ile osób zginęło w Polsce, gdzie równocześnie ze społeczeństwa najbardziej, jednego z najbardziej dotkniętego analfabetyzmem. Przypominam, że na przykład w XVIII wieku, kiedy były rozbiory, w Polsce było około 90% analfabetów. W porównaniu z Wielką Brytanią, Szwecją, Francją, gdzie analfabetów było zdecydowanie mniej niż połowa. To może i przyczyna była rozbiorów. I słuchajcie, to jest tak, elektryfikacja. W Warszawie ponad 50%, w tym Paryżu, polskim Paryżu, ponad 50% nie ma łazienek. Trzeba iść do studni, przynieść wodę. Więc w czasie, Urban to podkreśla, w czasie stalinizmu jest powszechna elektryfikacja, powszechna edukacja i ogromny awans mas chłopskich, czyli większość naszego społeczeństwa to było społeczeństwo rolnicze. Awans mas chłopskich. Dzieci chłopskie zostają profesorami, uczą się. Urban jakby mówiąc o tym zdaje sobie sprawę z tego, co robił stalinizm, z tych ofiar i tak dalej. Ale równocześnie ten terror, ohydny oczywiście, do czegoś służył. Równocześnie nasze społeczeństwo pierwszy raz awansowało tak wysoko w dziedzinie higieny, edukacji. Nie wiem, czy to jest pytanie do historyków, czy to by się odbyło, gdyby Polska była kapitalistyczna, zważywszy, jaki ten kapitalizm miał oblicze u nas.
Ja zaczynam sądzić, że nie. Więc zastanawiam się, ja nie mówię, że popieram w tej tezie Urbana, ale ona jest bardzo ciekawa. No i ten pytanie. I ten socjalista potem na późniejszych stronach chwali Tuska i kapitalizm. Mówi, no dla mnie ten kapitalizm okazał się dobry. Troszeczkę jakby ja nie ganię go za to. Ja sam jestem mocno lewicującym liberałem, więc gdzieś też jestem zawieszony, ale między tym, co lewicowe, a tym, co liberalne. Ale dziwię się, że on, taki dogmatyk, co rozumiem u niego, który chce dobra większości ludzi, mas chłopskich i tak dalej, bo to mu było na sercu, dobra edukacji i tak dalej, bo z takich, czy dobrze, czy źle to realizował, to jest inna sprawa, że on nagle chwali kapitalizm, że chwali Tuska, jest zadowolony z tych rządów. Jak myślicie, bo wy z nim, to jest 600 stron, to jest bardzo dużo, ale wy z nim spędziliście tyle czasu, że... A może Markowi teraz? Tak. Kobieta ma zawsze pierwszy raz. Kobieta niech sobie poczyta książkę. Swoją. Ja w ogóle, wbrew pozorom, ja właśnie, dygresja. Zauważyłem, że najważniejszymi odbiorcami książek są kobiety. Bo prawdą jest tylko kobiety porządnie czytają. Wiem, że są panowie i bardzo to doceniam, bo na wielu spotkaniach nie ma panów żadnych. Bo panowie bardzo mało czytają, a jak czytają, to czytają nieuważnie. Są oczywiście wyjątki, ale kobiety zupełnie co innego. Więc ja mam takie wrażenie, że dopiero do mnie dotarło teraz, że jak się pisze książkę, to trzeba myśleć, znaczy wiadomo, że się myśli o odbiorcach, nie? Ale zdałem sobie sprawę, że trzeba myśleć o przede wszystkim kobietach. Nawet myślę sobie... Bulwersowani, tak, ja panu powiem. Ja też się zbulwersowałem, jak się to zorientowałem, jak to wygląda. To prawda. Ale tak to wygląda. Jeszcze niedawno żeśmy trochę rządzili, a tu już się sprawa rypła, proszę pana. Ale kobiety się cieszą. Teraz odpowiedź. Wrócę jeszcze do tego stalinizmu, nie? Żeby nie było nieporozumień. Urban był, zwalczał stalinizm, był przeciwny, jakby walczył ze stalinizmem i właściwie stąd jego początkowa rola jako dziennikarza, no i jak gdyby w jakiś sposób jednocześnie woli takiej historycznej prawdy trzeba pamiętać, że stalinizm w Polsce nie miał takiego szerokiego represyjnego charakteru wobec tak szerokich mas. To była dużo mniejsza grupa ludzi. To nie znaczy, że dotknięta represjami. Urban oceniał to na jakieś między 1 a 2% osób. Cała reszta żyła, jego zdaniem, w stosunkowo może nie, no spokoju, no żyła w spokoju. To był moment, też pamiętajmy o tym, kiedy Polska po wojnie, Polacy naprawdę chyba mieli dość wojowania i dość, i chcieli normalnie żyć i to... Tak. I też mi się wydaje, że też trzeba pamiętać, że PRL też miał różne fazy zadowolenia ludności, nie? Która tu mieszkała. To zadowolenie w latach 50. i 60. Mam wrażenie było nieco wyższe niż w latach 80., gdzie ono spadało na łeb, na szyję. I w latach 70. również, no, byliśmy 10. potęgą gospodarczą świata. No. Właściwie Polska wyglądała jakby, mieliśmy kosmonautę. Hrymaszewski poleciał w kosmos i okazuje się, że odniósł sukces, więc... Jeden z generałów. No właśnie, no i teraz Urban zasadniczo, to był bardzo ważna rzecz na temat Urban. On zawsze by miał pieniądze, w każdym systemie, z jednego prostego powodu. To był niebywale pracowity człowiek. On po prostu to, gdzieś na koniec dnia to nie jest żadna łacha, nie? Jak ktoś jest w stanie wstać o 4 nad ranem, zrobić
wykonać pracę do jednego etatu, potem gdzieś wczesnym przed południem załatwić drugi etat, po południu, po krótkiej drzemce załatwić trzeci etat. On zawsze dobrze zarabiał. Pochodził z bardzo bogatej rodziny, ale to w żaden sposób go nie psuło. Nie? On zawsze dobrze zarabiał. Gdy trafił się kapitalizm, to on właściwie pracą własnych rąk, nie? Bo i cały pomysł i realizacja tygodnika był jego, no został milionerem i żył już w wielkim dostatku. Nie obnosił się nigdy z jakąś potrzebą dzielenia się tymi pieniędzmi, choć po cichu, gdy ktoś potrzebował pieniędzy na operację, czy jakiś znajomy coś nie domagał z czymś, to starał się pomóc, aczkolwiek nie czynił z tego, znaczy chyba, jak twierdził, nie czuł żadnej satysfakcji z altruizmu. Ja go rozumiem, bo... chwalił, bo na przykład przyszli go ogromnej willi z basenem, jakby wybuchła ta wojna, wybuchła dużo wcześniej niż się mówi, ale kiedy ta oficjalna wojna wybuchła, to u niego byli Ukraińcy w tej willi, dlatego by... Tak, dokładnie, to też właśnie było takie dziwne, no bo on rzeczywiście jakby mimo tego, też pamiętajmy o tym, że mimo tego, że on na swój sposób szedł ręka w rękę z tym Związkiem Radzieckim, trochę z powodów ideowych, ale też trochę z powodów po prostu praktycznych. On, jak napisał w epitafium, znaczy w pożegnaniu Jaruzelskiego, on cenił Jaruzelskiego za to, że Jaruzelski potrafił się na Rosji oprzeć, a nie z nią wojować, bo wojowanie to, wiecie co, to jest taki pomysł, taki sobie pomysł. O czym przekonują się dzisiaj nasi sąsiedzi na Ukrainie, w Ukrainie. Teraz, czy my zamiast stanu wojennego mogliśmy mieć powstanie i inwazję? Mogliśmy. Czy byśmy na tym wyszli lepiej? No, szczerze mówiąc, wątpię. Zburzony Budapeszt w 1953. Tak, Praga. Minęło 10 lat, troszeczkę połami. Ja sam jestem ofiarą połowania, zresztą. Dokładnie chyba gdzieś tutaj, w tym miejscu, gdzie jest teraz Manhattan, to przedtem był taki parking, nie? I na tym parkingu zostałem brutalnie pobity przez ZOMO w 1985 roku. No i to wtedy właśnie też nie lubiłem Urbana, się chciałem przypomnieć. Dobra, mi się skończyło. Bo ja chciałam jeszcze krótko odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego Urban kiedyś wprowadzał socjalizm, a później chwalił kapitalizm. No kapitalizm po roku 89, w latach 90. był jednak czymś innym niż kapitalizm, powiedzmy, kojarzony z kapitalizmem międzywojennym czy nawet XIX-wiecznym. Dysproporcje między miastem a wsią przed wojną, to państwo, nie muszę państwu tłumaczyć, jakie one były, bo to wiemy. Ale myśmy trafili na takie, i to naprawdę byśmy cudem, trafili na takie listy Urbana, czy też wspomnienia napisane już po wojnie. I chciałam taki króciutki fragmencik zacytować, bo to jest spojrzenie chłopaka 12-13-letniego z bardzo bogatej miejskiej rodziny z Łodzi, świetnie sytuowanej, który przenosi się na wieś do miejscowości Budzanów koło Tarnopola i no, rok po zakończeniu wojny pisze taką relację dla rodziny. W jakich warunkach oni tam mieszkają. I to jest jeszcze taki bardzo łagodny fragment, bo były takie, które strasznie, jakby były bardzo okrutne dla mieszkańców wsi. Zamieszkaliśmy w małej chałupce na peryferiach, nasze lokum nie zasługiwało nawet na miano chałupki. Raczej był to chlew. Apartamenty nasze składały się z dwóch mikroskopijnych i odpowiednio brudnych izb, z których jedna przeznaczona była na sypialnię, salon i gabinet. Druga zaś na kuchnię i jadalnię. Naszą gospodynią była leciwa staruszka, na której, według polskiego przysłowia, rzepę można było sadzić. Tak była brudna. Do tego w naszym lokum nie było elektryczności. W ogóle pałac z bajki. Oczywiście ten pałac z bajki to ironicznie. Także no, te dysproporcje były gigantyczne. Ja nie mówię, że one od razu po wojnie zniknęły, zostały zlikwidowane, ale jednak ten awans dla wielu, wielu setek tysięcy czy dziesiątków tysięcy mieszkańców wsi, elektryfikacja, likwidacja analfabetyzmu, powszechne szkolnictwo, no, szkolnictwo było powszechne, ale szkolnictwo, służba zdrowia, dostęp do służby zdrowia, to jednak była duża... Tak. Więc... poziomie więcej klas obejmowało. Tak, no więc to jest moje dopowiedzenie. Dziękuję. Jerzy Urban znany był z żartów i prowokacji robionych na każdy temat.
tak robił to rodzinie, współpracownikom, jak i na łamach prasy. Choćby hotel francuski w Krakowie i spad, który kosztował go utratę pracy w 1957 roku. Mariusz Szczygieł wymienił ten felieton spad jako jeden z najważniejszych tekstów polskich z XX wieku. Kolejny kawał zrobiony Rakowskiemu. Wynajęta prostytutka lub też piękna żona kolegi, tu są różne wersje, był konkurs na recenzję teatralną. Urban pisał znakomicie, miał świetne pióro i z tą recenzją swojego pióra wysłał przepiękną kobietę, albo taką luksusową prostytutkę, albo słynącą z urody, ale nieznaną żonę kolegi. Rakowski się trochę wściekł i powiedział, że to chyba będzie twój ostatni numer. Niestety nie był, bo zaraz potem zakpił z takiego partyjnego moralisty Marcinkowskiego, co go kosztowało utratę pracy. Znane jest, no, książka obfituje, dlatego polecam ją, bo ona jest też lekka, poza ciężkimi tematami, poza tym takim, jak bitwa pod Grunwaldem, ogromnym pejzażem Polski od okresu międzywojennego po dzień dzisiejszy właściwie, porządy PiS, no nieopisany jest upadek PiSu, a szkoda, no ale już niestety Urbana nie było między nami. Więc tam skrzy się dowcip, tam jest mnóstwo zapisków dowcipu. I wy byliście z nimi, z rodziną Urbana prawie że 2 lata. Drugi rok już się tak potężnie zaczął, kiedy to się skończyło. Wiem, że też Urban was nazwał sępami, tak? Powiedział, że sępy czekają na moją śmierć, bo im powiedziałem, ja trochę sparafrazuję, bo im powiedziałem, wy tą książkę wydajcie jak umrę, to już niebawem, bo wtedy się lepiej sprzeda. Potem was nazwał sępami, potem przy okazji życzeń waszych na urodziny powiedział, możecie już powoli się szykować do wydania, nie? I chciałem zapytać się, czy poza książką jeszcze byście zdradzili, poza tymi sępami, czy was spotkały jakieś kpiny, żarty, bo myślę, że przy tak ogromnej pracy, to gdybyście chcieli wszystko opisać, to książka by była 600 stron, ale 2 tomy. Czy coś ciekawego macie jeszcze do powiedzenia publice? Właśnie, coś. Więc tak, po pierwsze, Urban rzeczywiście był ogromnym kłamcą. Gigantycznym kłamcą. On nie był taki, jak wszyscy uważali, że był. On nie był pijakiem, dziwkarzem, mileniem, tylko wręcz przeciwnie. To był grzeczny, bardzo wycofany, kulturalny, przedwojenny dżentelmen prawie, że w takim bezpośrednim obyciu. Natomiast on stworzył sobie na potrzeby i swojego dziennikarstwa taki trochę wizerunek człowieka niezwykle i wulgarnego, i bezpośredniego. I w bezpośrednim obyciu, to tak jak mówię, mu niezwykle grzeczny człowiek. On nie klął. W ogóle nie klął, nie? Przy Żona kleła, ale jakoś go to nie rozpraszało. Inna sprawa jest taka, że ja sobie wyobrażałem, że no Urban, skoro tyle pisze, to na pewno też jest gadułą, nie? I ma dużo do powiedzenia. Jak się z nim siądzie, on alkoholu z nami praktycznie nie pił, nie? Ze względu na to, że twierdził, że go usypia i że będzie pił sobie w nocy. Też w to nie wierzę, szczerze mówiąc, że on chlał w nocy, bo naprawdę to widać trochę po oczach człowieka, czy on nadużywa alkoholu, czy nie. Na przykład po moich może być widać, bo zupełnie niedawno ja dużyłem, ale... on miał bystre, jasne, mimo podeszłego wieku, takie bystre, przytomne oczy. Bardzo mało mówił, raczej słuchał. Był ciekawy ludzi, ale nie był... Jak się mu nie zadało pytania, no to on milczał i czekał na to, co się będzie działo. To mnie bardzo zdziwiło. To czyniło go też
trudnym człowiekiem w obyciu, nie? Bo zawsze łatwiej jest z takim kimś, kto sam podsunie jakiś temat, nie? Z kolei on pytany o cokolwiek, czy to nawet jest krótka rozmowa, on nie toczył długich opowieści, tylko odpowiadał w punkt. Dla dziennikarza, który robi wywiad, to jest właściwie skarb, nie? Bo czasami są tacy ludzie, gdy się im zada pytanie, co się robi, nie wiem, i oni opowiadają historię swojego życia, nie? I to w różnych wersjach, bo na każde pytanie. Więc wywiad z Urbanem to była przyjemna, prosta robota. Bardzo precyzyjnie odpowiadał. Właściwie zawsze nadawało się to do natychmiastowego spisania i było i merytorycznie poprawne, i jakieś takie przytomne językowo. Ja teraz szukam jakiegoś figla czy dowcipu, który nam Urban zrobił, ale no to rzeczywiście on... Chciało się coś powiedzieć? No proszę bardzo. Znaczy nam trochę zrobił z tym figla, bo mieliśmy jeszcze kilka pytań, o które chcieliśmy go zapytać. Poza tym mieliśmy też wrażenie, że trzeba przepracować wiele rzeczy, żeby je lepiej zrozumieć. I jak on umarł, to widzieliśmy, że czas się skończył, nie? Że mamy deadline teraz, nie? Bo musimy faktycznie skończyć to jak najszybciej. No bo właśnie najlepiej by było, żeby rzeczywiście mieć tą książkę i on nas o tym uprzedził, bo on w sierpniu powiedział nam, szykujcie książkę do druku. To była nasza ostatnia rozmowa z nim i to była odpowiedź na pytanie, jak się czuje. On jako dziennikarz, jako człowiek, który rozumie, że pisze się po to, żeby zarabiać pieniądze. On to zawsze rozumiał bardzo dobrze. Co nie było jakąś chęcią, jego chciwością, czy tylko takim dość racjonalnym podejściem do swojej pracy, nie? Ludzie mają różne zajęcia i właściwie umówmy się, no nikt nie zostaje murarzem z miłości do murarstwa. Pisarstwo też uprawia się, nie uprawia się z miłości do pisarstwa. Uprawia się to również dla pieniędzy. Jeżeli nie ma pieniędzy, nie ma pisarstwa. Chciałem Państwu powiedzieć. Znaczy, żeby tak trochę jeszcze, znaczy nie, aż tak strasznie nie wybielać Urbana, to ja muszę powiedzieć tak, że jednak do końca, znaczy przebywając Urbanem, trzeba było pamiętać o tym, że on jest do końca życia dziennikarzem i że każda sytuacja, w której się znajdziemy, może zostać przez niego użyta w felietonie albo w felietonie czy w jakiejś publicystyce. Urban, jako kiedy jeszcze był człowiekiem chodzącym, jeżdżącym do redakcji, mającym kontakty z różnymi środowiskami, z politykami, czerpał materiał do swoich tekstów z bieżącego życia politycznego. Pod koniec życia był przykotł w zasadzie do łóżka, miał telewizję, gazety i tych ostatnich znajomych jeszcze żyjących, którzy go odwiedzali, w tym nas. Więc my musieliśmy się liczyć z tym, że gdzieś tam zostaniemy opisani i rzeczywiście w pewnym momencie padło, że ci krążą nade mną jak sępy i to było o nas, ale to było delikatne. On kiedyś napisał w latach 80. napisał felieton o swojej żonie w szpilkach i felieton miał tytuł Poryju i był o tym, że on za każdym razem jak żona przypina znaczek Solidarności, to on daje jej w twarz, żeby się nauczyła. Tak, oczywiście to nie była prawda, tak, ale jednak pewne osoby były przekonane, że on rzeczywiście tą biedną Karynę Andrzejewską, jego drugą żonę tam dopuszcza się przemocy wobec niej. O swojej córce napisał młodej dziewczynie, że jest tęgą panią i to ją do dzisiaj ją to boli. Zresztą bardzo go za to i obraziła się za to na niego przez wiele lat. Więc to trzeba było rzeczywiście uważać, żeby on nie... Pasierbicy też zrobił kiedyś bardzo taki przykry felietonowy żart, więc to trzeba było na to uważać, żeby nie dostać się jego piórem ugodzonym. Więc czego jest bardzo dużo w książce, mi się skojarzył z takim trochę przy tej takiej śmiertelnej powadze, bo zarówno opozycja, jak i Kościół, jak i komuniści, Gomułka,
Jaruzelski, to były śmiertelnie poważne osoby, tak? W tym PRL, ten PRL był szary i nudny, bo właściwie no, ten Urban, pamiętajcie, że Urban był tym strasznym Goebbelsem tylko w okresie stanu wojennego, tak? Wcześniej był dziennikarzem, który ma kłopoty w latach 60. Jest dziennikarzem, który jest z tego obozu reformatorskiego, tak? Więc to też nie jest ten straszny Urban, ale ja pomyślałem, że to jest taki nasz Baron Münchhausen PRL-u, tak? Bo to, co opisujecie, na przykład wyjeżdża sobie, przestraszył się. Urban się przestraszył, kiedy jest nagonka, jego przyjaciel do niego przychodzi i mówi, że słuchaj, Berkowicz, słuchaj, będzie bardzo źle. On ucieka na granicę czeską, tak, w 68 roku. Ucieka na granicę, czyli jednak teraz się przejął, ucieka na granicę czeską. Tam w ogóle jakoś jest po polskiej stronie, nie wie co robić, chciałby się najeść, bo też mimo pracowitości znawał czas na popicie wódką dobrego jedzenia. Nie wie gdzie tam w tej, nie wiem jakiej miejscowości on wtedy, w Kudowie, gdzie tam jest jakiś lokal. Idzie do zakładu fryzjerskiego, bo też zawsze chciał jakoś tam dobrze wyglądać. Ogląda fryzjerkę, no to mogłaby nawet być, ma ubytki w zębach. Te ubytki w zębach nie są aż takie widoczne, w sumie nogi zgrabne, zaczęły podrywać, zaprasza ją na ten posiłek i wódkę. Ona też ma miejsce w hotelu, ale stosuje taki wybieg podrywacza, mówi, a gdzie to mogłem przenocować? Słuchaj, Jerzyk, to może do mnie? Ale się okazuje, że mieszka wysoko w górach i on już jest naprawdę zmęczony, kiedy na jakimś szczycie do chatynki dochodzi. Tam mieszka cała rodzina w tej takiej skromnej chatynce. Jest też mąż niezbyt zadowolony, więc stwierdza, że musi stamtąd zejść. Potem jakoś te nogi mu się plączą i stwierdza, że we wspomnieniach to zejście było jeszcze gorsze niż wchodzenie z tą piękną fryzjerką. Więc tych opowieści jest bardzo dużo. Przeczytajcie sami. Występ był Grocholi na przykład, kiedy Grochola, to już całkiem niedawno w wolnej Polsce, kilka lat temu, kiedy Grochola miał kłopoty, bo właśnie to ten Urban Baron Münchhausen, niby poważny człowiek, ale tam pali, przeklina. Co tam jeszcze? Przychodzi ubrany, nie wiem czy to był pomysł czyjego, przychodzi ubrany w szkarłatne szaty biskupa. Grochola pyta się, jak pan się czuje w tych szatach. On mówi, no nie. Grochola to żona, tak, Gozdyra oczywiście, przepraszam, moje przejęzyczenie, oczywiście, że Gozdyra. Gozdyra też się przejęzyczyła, także jesteśmy jeden z Gozdyrą. Jak pan się czuje w tych szkarłatach, w stroju biskupa? Nie jest mi zbyt dobrze w takich strojach pedofila, także Gozdyra miała z tego powodu duże kłopoty. Więc co o tym myślicie? O tym właściwie to już mi odpowiedzieliście, to było pytanie przygotowane, ale wasze odpowiedzi są tak piękne, szerokie, że to już taką dodałem do waszych odpowiedzi. To był tak nasz Baron Münchhausen. Co w tej książce oprócz tego szerokiego tła historycznego znajdziecie? A teraz trochę mniej ciekawie, zabójstwo mniej barwnie, chociaż tęczowo, akcja Hyacynt. Urban wielokrotnie, akcja Hyacynt, to jest druga połowa lat 80. Ja mam 58 lat, więc akcja Hyacynt dotyczyła też mnie. Miałem wtedy 20 lat, 18, 19, 20, 21. Urban z akcją Hyacynt miał wyraźny problem. Nie wierzę, no tu nie wierzę akurat w jego zapewnienia, że nic o tym nie wiedział. Nie jest to możliwe, żeby o tym nie wiedział. Powołuje się na swoje wcześniejsze teksty, gdzie zapewnia, dziwi się nietolerancji wobec osób homoseksualnych, ale nadal ucieka się, w przypadku Przemyka wyraził żal, a tutaj nawet pisze, jest jego tekst przy akcji Hyacynt. Jeśli chce się, żeby pederastia traktowana była jako coś normalnego, równorzędnego z innego ze skłonnościami erotycznymi, to nie należy ich wpychać pod zasłonę specjalnych instytucji opiekuńczych i otwierać na użytek zamkniętych, ogrodzonych azylów typu getto.
Wzmoże to bowiem tylko z jednej strony poczucie odrębności, a z drugiej intolerancję wobec takich grup. Niech odmienności wtapiają się w normalne stosunki, w normalny pejzaż i oswajają ogół ze swoim istnieniem. To napisał, kiedy ta akcja Hyacynt się rozpoczynała, więc trudno mi uwierzyć, żeby o tym nie wiedział. Stosuje uniki. W przypadku Przemyka, przyparty przez was do muru, posunął się dalej, powiedział, że kryjąc kłamstwa Kiszczaka, reagowałem na tezę ówczesnej opozycji, która rozpowiada, że chłopaka zabito, bo był synem opozycyjnej poetki. To było moje kłamstwo. I przyznaję, że zapomniał w przypadku Przemyka o granicy, którą sam sobie wyznaczył, jak twierdzi, obejmując stanowisko rzecznika rządu. Obiecał sobie, Rakowskiemu, że zostanie nim dopóty, dopóki śledztwo i procesy nie będą inscenizowane. Miał to być wynik jego doświadczeń z okresu stalinizmu. Z tym akcją Hyacynt to mnie tak porusza, bo obecnie nauka, seksuologia uważa, że osób homoseksualnych jest około 10%, przynajmniej 10%. Nadal w Polsce, nadal żyjemy w Polsce homofobicznej, pozbawieni praw. Zachodnia Europa już odchodzi od związków partnerskich, tam równość małżeńska jest standardem, a równocześnie mało kto zdaje sobie sprawę, że ciemnoskórzy, którzy są rehabilitowani w Stanach Zjednoczonych, gdzie było niewolnictwo i też ich podle traktowano, ich tam było mniej niż 10%. A mimo to był to problem społeczny. U nas, już kończę, zastanawiam się, bo Urban rzeczywiście wykazywał się popem i wcześniej dużą jakby taką progresywną tolerancją i nawołaniem tolerancji. Więc dziwię się, dlaczego na przykład tak jak z tym Przemykiem nie mógł się przyznać do błędu. Chyba, że coś powiedział, czego na przykład nie ma w książce. Rozłóżmy to trochę na części. Akcja Hyacynt, czyli prowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przez ówczesną milicję, akcja zakładania kartotek osobom homoseksualnym. To się odbywało w dość bardzo nieprzyjemnych, represyjnych warunkach. Wtedy właściwie większość... Znowu, co ja będę Państwu mówił? No, Państwo wiecie, jak to było. Bardzo długo ten temat po prostu w oficjalnej prasie, w oficjalnym obiegu nie istniał. Nikt na ten temat nie rozmawiał. Funkcjonowało to i tak, w środowisku Urbana było to troszeczkę bardziej dopuszczalne. Mówię o Warszawce, tam byli różnego jacy dziennikarze, artyści, którzy rzeczywiście niespecjalnie przed swoim otoczeniem nawet się kryli przed swoją orientacją seksualną. Inaczej było wśród wielu innych ludzi, którzy często, nawet były to sytuacje, gdy ktoś miał rodzinę, raptem jest notowany i tak dalej. To była akcja, która dotknęła też dużą liczbę osób. 12 tysięcy. Więcej niż było internowanych. Tak, więcej jak internowanych. I też trzeba zastanowić się nad tym, dlaczego IPN, mimo wniosku o ściganie tego procederu, tej potraktowania tego jako przestępstwo, zbrodnie przeciwko ludziom, odmówił wszczęcia śledztwa nawet w tej sprawie. Nasz dzisiejszy IPN. Z kolei jeszcze jedną rzecz powiem o Urbanie, a mianowicie Urban nie... Sam będąc osobą heteroseksualną, ale z drugiej strony przedstawiciel takiej mniejszości, która nie zawsze miała lekko w tym kraju, miał też takie swoiste podejście. On był bardzo, bo to jest najśmieszniejsze. Urban miał instynkt mówienia prawdy. Gdyby Urban był homoseksualny, na pewno by to ogłosił wszędzie.
Tak jak regularnie dla przypomnienia ogłaszał wszystkim, że jest Żydem, nie? Co jakiś czas w felietonach to ogłaszał. Nie lubił tych, którzy się ukrywali, którzy... nie lubił, nie szanował tego. Mi się wydaje, że on być może miał podobne podejście do tego. Uważał, że osoby homoseksualne powinny się ujawnić. Z kolei chyba nie miał, być może on tego na głos nie powiedział nigdy, nie? Ten artykuł, który cytowałeś, dotyczył sytuacji, która była odpowiedzią na dość oryginalną właśnie propozycję ze strony jakiegoś działacza mniejszości homoseksualnej, który żądał, żeby właśnie powstały jakieś miejsca, w których mogliby się homoseksualiści spotykać. Urban odpowiedział, że to bzdura jest, nie? Że to stworzy getto. Ogólnie rzecz biorąc, do czego zmierzam chyba tym wywodem, to jest to, że to nie jest temat, z którym my sobie do dzisiaj poradziliśmy. To na pewno jest do... I on się coraz bardziej komplikuje, mam wrażenie. I to jest temat na osobne spotkanie autorskie, moim zdaniem. Ja tylko dodam, że udział Urbana w sprawie Przemyka i akcji Hyacinth był zupełnie inny. To nie ma wątpliwości, bo gdyby były jakieś dowody na to, że Urban rzeczywiście brał tak intensywny udział w, nie wiem, rozkręcaniu akcji Hyacinth, w oczernianiu środowisk homoseksualnych, to te dowody już by się znalazły, historycy prawicowi przekopali wszystkie archiwa i wszystko, co można było złego na Urbana znaleźć, to by znaleźli. W sprawie... Albo dodali od siebie. Tak, albo dodali od siebie. Na czym może polegać kłamstwo Urbana? Wydaje mi się, że on musiał wiedzieć o tym, że taka akcja jest prowadzona i teraz zasłania się brakiem pamięci. Jednocześnie, jak przytoczyłeś ten fragment jego tekstu z Polityki, który był rzeczywiście odpowiedzią na taki tekst, manifest działacza gejowskiego, to jak się przeczyta ten tekst z dzisiejszej perspektywy, to ten tekst jest słuszny, bo ten tekst mówi o tym, że środowiska są homoseksualne, powinny mieć takie same prawa jak cała reszta społeczeństwa, nie lepsze i nie gorsze, ale takie same, tylko że Urbana cechowało coś takiego. On nie rozumiał, że on nie rozumiał tego, że ktoś może czuć się jak ofiara, że ktoś może czuć się prześladowany, bo on tego nie odczuwał. On nie miał takiej empatii dla ludzi, dla innych środowisk, trochę się zaplątałam. W każdym razie on nie rozumiał, że ktoś się... Nie wiem, to już teraz wchodzimy w jakąś analizę psychologiczną, ale on uważał, że skoro osobom, podejrzewam, że tak uważam, że skoro osobom homoseksualnym dzieje się krzywda w Polsce, to tylko dlatego, w latach 80., mówimy o latach 80., to tylko dlatego, że oni jawnie nie działają jawnie. No przecież oni powinni się ujawnić i wtedy wszystko byłoby w porządku. No tylko jakby nie rozumiał, że dla wielu osób takie ujawnienie się pociąga takie czy inne konsekwencje i to było coś, czego on nie był w stanie sobie wytłumaczyć. Także no to tak na podsumowanie. Czarnobyl. Ma być budowana elektrownia tutaj w pobliżu. I tutaj bardzo mi się ten rozdział podobał, bo wtedy rzeczywiście jako rzecznik rządu, bardzo ładnie to skonstruowaliście, jako rzecznik rządu był, ja pamiętam te czasy też oczywiście, dobiegałem wtedy dwudziestki, okazało się, że tak zachodnie agencje zajmujące się skażeniem, jak i ten profesor, oczywiście na początku skłamał, to fakt, bo kiedy ten profesor, jak on się nazywał, Rodowicz, tak, wybitny profesor, kiedy mówił, że trzeba ostrzec, promieniowanie wzrasta, trzeba ostrzec ludność, on skłamał, nie zastosował się, ale potem też ten Rodowicz był... Ten Rodowicz pochwalił go za postawę, bo zapobiegł panice. I to jest to, co jest też ciekawe. Tu może nawet nie będzie pytania, chyba że też będziecie chcieli głos zabrać. Na przykład, mówię o Rodowiczu, jeszcze jedna rzecz. Na przykład, rząd się sam wyżywi. Nie do końca tak było. On powiedział trochę co innego. Nadal nie jest to, może to jest nieeleganckie, ale nie ma to takiego znaczenia. On powiedział coś takiego. Przecież te sankcje amerykańskie
uderzą głównie w społeczeństwo. Nas jest mniej. My się jakoś wyżywimy. To ma troszeczkę inny, przyznacie. Fajnie tam prowadzicie narrację, jakby troszeczkę rozbrajając niektóre mity, które narosły, a właściwie narodziły się wraz z tym momentem, kiedy to wszystko się działo. Może tutaj cokolwiek mielibyście do powiedzenia właśnie w takich kwestiach. Markowi już daję mikrofon. Jeżeli mówimy o Czarnobylu, to był rozdział, który bardzo dużo kłopotu nam sprawił, dlatego że ja Czarnobyl pamiętałem też dość dobrze. Ja pamiętałem, jak oni wszyscy cały czas kłamali, a my tu umieramy bez tego promieniowania. Tak nam się wydawało przynajmniej. Tak słyszałem w Wolnej Europie. I wiadomo, że komuniści kłamią, Wolna Europa mówi prawdę. I teraz po latach miałem taki błąd poznawczy, bo było zupełnie odwrotnie. Komuniści mówili prawdę, Wolna Europa kłamała. Promieniowanie nigdy nie było zagrożeniem dla ludzkiego życia. Do dzisiaj nie ma jakichkolwiek potwierdzonych badań, które mówiące o tym, że jakaś grupa ludzi, jacyś ludzie ponieśli szkodę na zdrowiu z powodu podwyższonego promieniowania, które przez chwilę było. Rząd był wtedy zrobił maksymalnie dużo, zachował się w sytuacji kryzysowej, właściwie zachowanie rządu PRL jest podawane do dzisiaj jako wzorowe przy tego typu sytuacji, która się może zdarzyć wszędzie i zdarzała się w różnych miejscach. PRL rozdał płyn Lugola stosunkowo bardzo szybko. Z kolei na przykład Amerykanie w podobnej sytuacji swoim obywatelom nie zdołali rozdać takiego płynu przez dobre dwa tygodnie. Właściwie wyszło na to, że Urban miał tam trochę racji, że i Wolna Europa traktowała trochę ten temat propagandowo. Rząd PRL-u nie bardzo miał wpływ na to, co się tam działo, nie, w tej Rosji. Rząd PRL-u też nie bardzo miał wpływ na to, że Rosjanie rzeczywiście ukrywali pewną wiedzę, nie, albo ją podawali z opóźnieniem. Natomiast poza tym rząd PRL-u zachował się w porządku. I to było dziwne, bo myślałem, że tak nie było. Czy ja tylko tak wymienię takie, było wiele takich momentów, które jakoś nam uświadomiły, że ta rzeczywistość lat 80., którą my znaliśmy z takich przekazów bardzo jednostronnych, była trochę bardziej skomplikowana. No powiedziałeś tak, rząd się sam wyżywi. Była w tym jakaś wredna, ale prawda. Oczywiście hasło przygnęło do Urbana na zawsze. Czarnobyl, tak. Tak się propagandy nie prowadzi. To był fatalny. Czarnobyl, po latach okazuje się, że te działania rządu PRL były całkiem sensowne jednak i one rzeczywiście spowodowały, że ludność panicznie nie przemieszczała się z miejsca na miejsce w obawie przed chmurą promieniotwórczą, bo nie spowodowało to jakiejś paniki i nie doprowadziło do jakiejś ogromnej, w ogóle nie doprowadziło do wypadków śmiertelnych. Ale kolejna rzecz to akcja ze śpiworami dla bezdomnych. Obśmiana po prostu, wszyscy, którzy kojarzą Urbana jako rzecznika prasowego, to wiedzą, że przecież ten Urban zaproponował wysyłanie Amerykanom śpiworów dla bezdomnych do Nowego Jorku, ha, ha, ha. Był dowcip, zamienię M3 w Warszawie na śpiwór w Nowym Jorku. Ale jak myśmy się przekopali przez dokumenty, to się okazało, że to była po prostu kapitalnie poprowadzona akcja propagandowa. Oni te śpiwory naprawdę chcieli wysłać. O Polsce pisali w gazetach na całym świecie, bo z punktu widzenia prowadzenia propagandy to była jedna rzeczywiście z najbardziej, powiedziałabym, udanych akcji, bo do Polski zaczęli pisać, do polskiego rządu zaczęli pisać misjonarze i przedstawiciele kościołów baptystycznych w Stanach Zjednoczonych, którzy mówili, i Urban to cytował na konferencjach prasowych, no ale jak to tylko do Nowego Jorku? My tu w Los Angeles mamy więcej bezdomnych niż w Nowym Jorku. To nam przyślijcie te śpiwory. No tak się zrobiło propagandę. Aczkolwiek na koniec okazało się, że PRL to PRL. Nie udało się, Urban miał taki pomysł, żeby
na śpiworach było napisane Aid from Poland, ale nie znalazł żadnej firmy, która by to, ani żadne zjednoczenie nie potrafiło takiego napisu wykonać. Nie mówiąc już o tym, że właśnie te śpiwory też jakby, tam się właśnie rozbiła sprawa o cło, nie było komu zapłacić, sprawa upadła. Ci pastorzy amerykańscy do dzisiaj czekają na te śpiwory, co potwierdza po raz kolejny tezę, że Urban jest kłamczuchem. I teraz na koniec, jeszcze też będzie czas na pytania z sali. Chciałem na koniec tak wrzucę bombę na koniec, bo Urban był znany z bardzo zjadliwego stosunku nie tylko do Kościoła katolickiego jako organizacji, ale też do jego przedstawicieli. Bardzo źle wypowiadał się o Wojtyle. W czasach, kiedy Wojtyła już rzeczywiście był mocno schorowany, przypomnijcie mi, jak on to określił, bo w waszej książce. Obłaźnie Sadomaso, tak, dokładnie. Więc to budziło, wiadomo, że Wojtyła w tamtych czasach na zdecydowanej większości, dla ateistów był autorytetem, więc to też przyczyniło się do tej czarnej legendy. Te ataki na Kościół, na Wojtyłę, przyczyniły się do tej czarnej legendy. Dzisiaj mamy trochę inną wiedzę, nasze społeczeństwo wie, ja wiem, że ja byłem zawsze dość negatywnie nastawiony do Wojtyły i nie mogłem o tym mówić, bo spotykałem je natychmiast, więcej niż krytyka, a jestem z rodziny bardzo katolickiej, z rodziny, która kiedyś była bardzo katolicka, dobrze, do rzeczy. Kościół katolicki okazał się bez wątpienia ciężarem dla naszej demokracji i chyba każdy się z tym zgodzi, bo nie tylko to radio redemptorystów, które mógłby natychmiast uporządkować każdy papież, bo to nie jest własność, Radio Maria nie jest własnością Rydzyka, jest własnością redemptorystów, którzy podlegają bezpośrednio papieżowi, więc to jest zła wola papieża, że to nie ma porządku. Kazania, które kazały głosować, w większości kościołów księża w kazaniach wskazywali jako partię katolicko-nacjonalistyczną, czyli PiS, wskazówki wyborcze episkopatu i tak dalej, i tak dalej. Urban też powiedział, że Gazeta Wyborcza określiła mnie w latach 90. jako zoologicznego antyklerykała. A teraz chyba się wprowadzili do sąsiedniej klatki. czy tutaj też jakieś refleksje mógłbym prosić? Tak na szybko. Ja sobie uświadamiam jedną rzecz i może niektórzy z Państwa też mają jakąś pamięć tych czasów. Mianowicie mam wrażenie i musimy o tym pamiętać, że jednak Kościół lat 80. był inny niż Kościół dzisiaj. To jest ten sam Kościół, ale nie jest ten sam. Na czym polega różnica? Mi się wydaje, że wtedy Kościół był miejscem, w którym dużo bardziej otwarty na nowe myśli. Księża, mam wrażenie, byli jacyś też mądrzejsi, czy mi się wydaje, czy co, nie wiem. My się zmieniliśmy. Właściwie wiele rzeczy, które działy się w kościołach. My tu mamy księdza Jankowskiego. Już wtedy było. Ksiądz Jankowski. Nie wywołujmy Wilka z Wrocławia. Ja chodziłem na Czarną, tam był ksiądz Benek i Benek był bardzo w porządku. Duszpasterstwo akademickie jakby było fajnym miejscem, w którym można było spotkać również ciekawych księży. Ksiądz Benek Zieliński zapraszał różnych profesorów teologii, filozofii, z którymi bardzo ciekawe rozmowy można było toczyć. To nie było to samo, co teraz. Ale pedofilia jest już wtedy, czy to są ofiary? Ale my nie mówiliśmy o tym, to było wszystko poza kurtyną. Czy Urban trochę nie, czy historia nie przyznała trochę racji jednak Urbanowi? To ten sam był inny, a jednak ten sam. Czy historia przyznała rację Urbanowi? No,
właściwie to można powiedzieć śmiało, że nie tylko Kościoła, no bo on we wszystkim miał rację, jak tam popatrzymy. Bo właściwie, zwłaszcza jak popatrzymy na Nie, to program Nie, który na początku był takim wielkim sukcesem, czyli no to właściwie się zrealizował. No, dziś większość gazet jakby korzysta z tego samego otwartego podejścia do krytykowania czy Kościoła, czy zajmowania się sprawami społecznymi, czy też obśmiewania polityków wszelkiej maści, bo właściwie trudno uwierzyć w to, że są tacy fajni, jak czasami próbują nam powiedzieć. No nie, teraz to już nie wiem, co chciałam dopowiedzieć, ale Kościół. Czy Urban miał rację w sprawie Kościoła? Znaczy, wiem, co chciałam dopowiedzieć. Urban traktował od lat, już powiedzmy od lat, już wcześniej, ale w latach 80. już jako członek rządu, traktował Kościół jako siłę polityczną w Polsce. I on w związku z tym oceniał Kościół, hierarchów, też księdza Popiełuszkę, też tych księży, nie wiem, Jankowski, Popiełuszko, jako działaczy politycznych. I uważał, że może z nimi walczyć tak jak z działaczami politycznymi. Oczywiście on był przedstawicielem autorytarnego rządu, oni byli tą opozycją, która gdzieś tam się kryła po tych kościołach, ale on też dostrzegał to, że on, no nie tylko on na latach 80., tak, ale był jedną z tych osób, która dostrzegała, że Kościół to nie tylko rozmodleni księża, którzy tam chcą przyciągnąć ludzi do wiary, ale to jest Glemp, to jest biskup Dąbrowski, to jest cała rzesza Wyszyńskich, którzy rzeczywiście chcą, żeby ten Kościół był, tak, no chce coś ugrać na tej sytuacji politycznej w Polsce. I w tych latach 80. było w Polsce trzech graczy. Była partia rządząca, był Kościół, była Solidarność. Solidarność też nie zawsze szła ramię po ramię z Kościołem. Także tutaj ocena to jest jedna ocena. Urban oceniający Kościół jako siłę polityczną i jakby traktujący ich jak polityków. A dwa, to jest ocena moralna, czyli no, on piętnował hipokryzję, on piętnował i on nienawidził klerykalizmu. Jednym z powodów, dla których on nie był w stanie przekonać się do Solidarności, za którą poszła duża rzesza jego naprawdę bliskich przyjaciół z tygodnika Polityka, nie tylko kolegów dziennikarzy, ale też przyjaciół, to było to, że jego po prostu tak mierził ten klerykalizm, który tam był, ten papież na bramie stoczni, no po prostu on tego nie był w stanie ścierpieć. Jego drażnił też papież w latach 80. w Polsce, podczas jednej z pielgrzymek papieża, on był zadziwiony tym, że Jaruzelski był wpatrzony w Jana Pawła II, podczas jednej z pielgrzymek papieża podsunął Jaruzelskiemu taki pomysł, że w zasadzie, żeby tego papieża zobrzydzić ludziom, to można by nadawać go na okrągło, na wszystkich dwóch kanałach, które były, zamiast sportu, zamiast filmów, zamiast dobranocki, zamiast programów rolniczych, cały czas papież na okrągło i że to na pewno by zobrzydziło, a potem doszedł do wniosku, że nie, bo ludzie by i tak oglądali, więc on sobie zdawał sprawę z tego, że on jakoś inaczej jednak tutaj podchodzi do tego naszego Jana Pawła i to tyle. Może teraz czas pytania na z sali, pytania tak. Z sali. Małgosiu. Proszę bardzo. To może ja będę podawać. O, fajnie, tak. Sławko, dziękuję ci bardzo. Czego to jest ten łącz? Jak teraz włączysz, to będzie na zmianę. Znaczy, ja chciałam w sumie jedno krótkie pytanie zadać. Jeszcze nie czytałam Państwa książki, już na pewno to zrobię w najbliższym czasie. Ale chciałam zapytać, no bo wiadomo, że Urban tak ironizował, wyśmiewał wszystkich. Państwo mieli okazję spędzić z nim wiele czasu, pracując nad tą książką. Kogo Urban szanował? Czy w ogóle był ktoś taki? Jaruzelskiego szanował. Serio, bo Jaruzelski był po prostu według Urbana, my też do końca nie potrafimy tego zrozumieć. Urban uważał, że Jaruzelski odegrał, można powiedzieć, dziejową rolę w latach 80., kiedy uchronił Polskę przed agresją radziecką i że był realistą politycznym. I szanował jako dziennikarza bardzo Daniela Passenta, któremu zazdrościł. Uważał, że Passent jest od niego o niebo lepszy jako felietonista i publicysta. Bardzo cenił też Kazimierza Dziwanowskiego jako dziennikarza, który też był po latach po jego drugiej stronie. I on specjalnie tych swoich sympatii nie ukrywał, on pisał o tym. Na nasz temat nic nie powiedział. Z tego, że
porwą was do hien, ale to był fajny żart. Proszę to przeczytać, bo dobrze, że tak relacjonujemy, ale ja nawet jestem zadowolony z tego, że on to napisał. Z sępów czy do hien. To nawet celne było. To było celne i takie, ja się dobrze poczułem, bo ja bym taki mały order dostał. Ja bym dostał prezent od Urbana, nie? No bo w sumie jak się potem zastanowić, no to ludziom, którym dokopał Urban, to ich tak wielu znowuż nie było, nie? No było wielu. Ale można ich wymienić z nazwiska. Teraz trzeba włączyć. Tak, włączamy. I teraz jedziemy. Znam trzeba włączyć. Tak. Dziękuję. A pan nie włączył. O, teraz mnie słychać. Nie bardzo dziękuję. Ja też jestem przed lekturą, więc ją po co to tutaj słyszę, z przyjemnością przeczytam tę książkę, ale i chciałem jeszcze zaprotestować przeciwko temu, co pan na początku powiedział, że nie potrafi pan długo mówić. Mówi pan długo i świetnie, więc bardzo liczę na pana odpowiedź i do pana kieruję pytanie. Powiedział pan na samym początku, że zresztą podobnie pamiętamy czasy PRL-u, jestem w podobnym wieku jak wy i podobnie oceniam, czy pamiętam Urbana. I chciałem pana zapytać, bo pan powiedział na samym początku, że zmienił pan pogląd na temat tego, co pan myślał o PRL-u, w ogóle o całej polityce rządu tamtego czasu. Gdyby mógł pan podać parę więcej przykładów, może nie zdradzając stricte książki, ale opowiedzieć trochę więcej, co pana tak naprawdę przekonało. No, przykład zachowania przy okazji Czernobyla już słyszeliśmy, ale zakładam, że tych przykładów jest trochę więcej. To mnie zaintrygowało i przyznam szczerze, że liczyłem, że w trakcie spotkania trochę więcej na ten temat usłyszę. Dziękuję. Włączyłem. Mówiłem, że umiem. Ja nie do końca jestem gotowy dokonać płomiennej obrony PRL. Ja patrzę dużo mniej surowo na PRL. Natomiast ostatnio nawet rozmawiałem o programie edukacyjnym, który PRL jakby wprowadził i te szkoły, które tak wyśmiewane, tysiąclatki tam budowane. To był program edukacyjny wysoki. Na miarę światową. Na całym świecie mało kto to zrobił. W takiej skali i z takimi efektami. Ja cały czas zawsze byłem przekonywany, że no co, no przed wojną było przed wojną, byli chłopi, a po wojnie było po wojnie i we Francji też mają dobre szkoły. Tak, we Francji mają dobre szkoły i mieli dobre szkoły, ale zacofane regiony, nawet zachodniej Europy, południowe Włochy, Portugalia, tamten... my mamy nad nimi przewagę edukacyjną w tej chwili, no tamtymi regionami. To, a nie mieliśmy, no byliśmy... wystartowaliśmy z tego pułapu. Czyli PRL coś osiągnął na tym polu. Druga rzecz, to jest bardzo ciekawe. Ja ostatnio widziałem film KOS, nie wiem, czy ktoś z Państwa widział. Jest to modna ostatnio taka tendencja do pokazywania szlachty jako niezłych obrzępałów i chłopów jako ofiary. Właściwie, prawdę mówiąc, po obejrzeniu KOS-a pomyślałem, następny etap naszej historii to musi być komunizm, no bo ci chłopi muszą się z tego wydobyć. To się nie wzięło z niczego, nie, ten PRL. Ten PRL rzeczywiście jest logicznym następstwem naszego być może społeczeństwa. Oczywiście w KOS-ie jest to pewnie przejaskrawione, ale my byliśmy przed wojną i pewnie zaraz po wojnie społeczeństwo, które miało dużo nadrobienia. Być może, patrzę sobie, ta piękna biblioteka, gdzie siedzi dużo ludzi, to jest też efekt PRL-u. Nawet ta nazwa Manhattan, niby Nowy Jork, nie, ale to było tak. Na początku były jakieś osoby sprzedające na łóżkach na tym parkingu, który tutaj mniej więcej był. Potem ci stali się kupcami, ci ludzie z tych łóżek i zbudowali takie małe domki. Natomiast nazwa Manhattan to zaczęła funkcjonować już wtedy, kiedy sprzedawali z tych łóżek polowych, nie? Różnego rodzaju rzeczy. I dziś jesteśmy w Manhattanie i wszyscy myślą, że to na poważnie ta nazwa. Kto ma mikrofon? Tak, była. A to nie, wytrzymaj.
Mam takie pytanie, bo zauważyłem, że chyba pan powiedział, że no kilkakrotnie, że Urban był kłamczuchem, ale też w pewnej chwili teraz na koniec, że miał taki syndrom mówienia prawdy. To jest takie urbanowskie samozaprzeczenie trochę, czy jakieś dwa oblicza, prawda, które są typowe dla niego. No bo był takim podwójnym człowiekiem, jak zresztą wiele znanych i nieznanych Żydów. Mów teraz uogólniam, ale uzurpuję sobie to prawo, bo jestem marcowy, postmarcowy sam. I właśnie tylko takie zakończenie. No to kurczę, jakim on był człowiekiem? Ja podkreślałem za każdym razem, kiedy niejako łapałem, czy łapaliśmy tutaj wspólnie Urbana na kłamstwie, że Urban był kłamczuchem. Wszyscy ludzie są kłamczuchami. My wszyscy kłamiemy. Tak, i to wiele razy dziennie. Tak to wygląda niestety. Urban... Znaczy, są pewne wyjątki. Znamy zapewne, znaczy, nie chodzi o jakieś wielkie kłamstwa, chodzi o takie kłamstewka, takie troszeczkę pamiętanie o czymś albo niepamiętanie, albo no to są białe kłamstwa często, wytłumaczyć się, dlaczego człowiek się spóźnił, dlaczego coś zrobił albo czegoś nie zrobił, no to przychodzi automatycznie, nie, ja już nie mówię. I teraz tak, Urban kompletnie nie miał takiego refleksu. Ja się... To jest nagrywane, nie? Na całą Polskę. Bo... I nie tylko na Polskę. Ja to powiem raz i więcej już tego nigdy nie powiem. Ale ja mam wrażenie, że może tak być, że Urban był najbardziej prawdomównym człowiekiem, którego spotkałem. Bo on miał taki refleks. Oczywiście też kłamał, bo my wszyscy trochę kłamiemy, ale on był najbardziej prawdomównym ze wszystkich. On dobrze odpowiadał na pytania, albo nie kręcił. Mam wrażenie, że my to tak czasami mówiliśmy, że on nie chciał o jakiś temat mówić. Pamiętajmy też, że to już był wtedy starszy pan i on niektóre tematy były zbyt skomplikowane, żeby je wyjaśnić w ciągu szybkiej rozmowy. Mam wrażenie, że niektóre jego reakcje mogły być stąd. Ja myślę, że on był po prostu szczery, bo nie miał już nic do stracenia. Ale on tak zawsze miał. Zawsze on, to była jego cecha szczególna, za to go cenił Rakowski, za to go cenił Jaruzelski. On miał z nimi bardzo dobrą relację, bo on był pewnie jednym z niewielu ludzi, którzy mówił Jaruzelskiemu nie te rzeczy, które tamten chciał usłyszeć. Dokładnie. Większość karierowiczów wokół Jaruzelskiego mówiła to, co tamten chciał usłyszeć. Tak jak Kaczyńskiemu. Ja uważam, że Jaruzelski zasługuje na porządną biografię, napisaną bez złości, merytorycznie. Na pewno nie my. Na pewno nie my. My chcemy napisać scenariusz do serialu o Urbanie. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, to też pamiętajmy o tym. To jest książka o Urbanie, ale to nie jest tylko o Urbanie. To jest o wielu ludziach i o historii Polski. Taką pewnie fajnie, jak przeczyta się ją razem z Walentynowicz, bo wtedy widzimy więcej. Nie? I wtedy mam wrażenie... Albo do pożyczenia, skoro jesteśmy w bibliotece. Ja sobie teraz stanę, słuchajcie, tak na raz, dwa, trzy, podnoszcie, bo ja już nas nie wiem, czy tego widzę. Pierwszy, Ewa, druga, trzecia, czwarty, piąta pani, tak? Dobra? Pierwszy tutaj, bo tu Paweł, już długo. Ewa, ja nie wiem, czy ty nie masz kogo, bo... Chcesz Andrzej też? Zadasz pytanie. Więc ja może zacznę od jakichś takich euforii. I depresji. Poczekaj, Jarosławka. Po prostu, bo ja wiem, że Jarek musiał być elegancki wobec naszych wspaniałych rozmówców, ale ja pozwolę sobie nie być, za co z góry przepraszam. Pierwsza rzecz.
Tak, Ann Applebaum, jak się w pewnym momencie ktoś ją tam przepytywał, prawda, jak to się czuje w Polsce, ona powiedziała, dopiero w Polsce dowiedziałam się, że ja jestem Żydówką. Jak byłam w dzieciństwie moim w Stanach Zjednoczonych i w młodym wieku, tam mi nikt nie mówi, że ja jestem Żydówką, prawda? No i tutaj państwo też zaczęliście od niezwykle zlaicyzowanego Urbana i jego rodziny, koniecznie podkreślać ten rodowód żydowski. Ja nie wiem, czy ten Urban by tak chciał, czy on nie chciał być tym polskim inteligentem. Kosmopolitą. Natomiast my mamy tą traumę, no chyba to jest trauma wynikająca z Auschwitz, prawda? I z tego, jak myśmy się zachowywali w czasie II wojny światowej, że my musimy podkreślić, jeszcze powiedzieć, że to wspaniały człowiek pochodzenia żydowskiego. A może zacznijmy, gdyby to nasza dyskusja była w Europie, to może byśmy w ogóle o tym pochodzeniu żydowskim bardzo dobrze, jeżeli Urban by chciał, prawda? Ale ja nie wiem, czy to jest tak ważne do naszej rozmowy. Natomiast jeżeli chodzi o Urbana. Adam Michnik, Jerzy Urban, no w ostatnich 25 latach, powiedzmy sobie, no się przyjaźnili. Prawda? I tu chciałbym, czy można państwa prosić, żebyście coś na ten temat powiedzieli. A druga moja uwaga jest taka, że no Urban stworzył mnie. Myśmy traktowali je 90-91 rok jako niezwykle parszywy tygodnik. Inteligent polski kupował to mnie, ale chyłkiem, żeby nikt nie widział, trzymał głęboko schowane w domu, podszczytywał, prawda? Ale broń Panie Boże, nikt oficjalnie się do tego nie przyznawał. Co ty gadasz, Paweł? A gdzie są dzisiaj czytelnicy tygodnika Nie? Ja. Te 7 milionów, które 15 października głosowało, jak głosowało. To tylko tyle. Gdzie są czytelnicy? Nie, pewnie tutaj siedzą. Tak, to była taka odpowiedź. Ja muszę powiedzieć, że faktycznie Polacy dzielili się na takich, którzy czytali nie oficjalnie czy nieoficjalnie, ale czytali, cenili. Bardzo mało ludzi umiało się do tego przyznać wtedy i nadal jest tak troszeczkę, że chociaż młodsze pokolenie nie ma już takiego problemu. Nie? Zdarzają się znajomi nasi młodsi, którzy opowiadają, że ich rodzice kupowali nie i oni sobie tam czytali i im się podobało. Nie? Natomiast no, to nasze zakłamanie tutaj gdzieś jednak było, nie? Naszego pokolenia. To dziwne, że udało się wytworzyć taką... Ja po latach, jak przeglądałem no, całe dziesięciolecia strzywek nie, to ja dopiero teraz doceniłem to pismo. W latach 90. ono było świetne. Ono naprawdę było dobre. Obiektywnie to mówię. Ono było robione wedle wszelkich dobrych reguł i rynkowych, i zawodowych, etyczne było na swój sposób. Te parę przekleństw ratunku. To, że my dzisiaj nie przeklinamy, to tylko dlatego, że mamy taki głośny mikrofon, nie? Jak wejdziemy sobie w mniejsze grupki, to momentalnie będziemy przeklinać. No, może nie wszystkie osoby, owszem, zgadzam się, ale znajdą się tacy, którzy zaklną. Ja na pewno sobie raz zaklną. Adam Michnik. Ja bardzo szanuję Adama Michnika, żeby nie było nieporozumień. Natomiast ja nie rozumiem, czemu on ukrywa to, bo wszyscy to wiedzą, nie? Że oni się przyjaźnią. Dlaczego on nie zabiera na ten temat głosu? Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jest ono frapujące na swój sposób. Ja go za to nie potępiam. Są tacy, którzy potępiają Michnika za to, że on się zadaje z Urbanem i ukrywa to, czy próbował ukrywać przynajmniej. Natomiast to jest jego sprawa. No prawdę mówiąc, my żeśmy go zapytali o rozmowę na temat Urbana i on odparł, że on nie będzie rozmawiał na temat. No taką ma fantazję. Czy on zmieni zdanie? Nie, nie musiał, bo to wszystko jest, tak. No my żeśmy byli nawet zadowoleni, że nie, no bo... No, gdyby Adam nas wziął i zaczął nam opowiadać przez wiele godzin, to
uczyniłby nas w jakiejś sytuacji, w której my się musimy, a my byliśmy zawsze krytyczni wobec źródeł, nie? Jakby my to przetwarzaliśmy, tak? Te rozmowy, my żeśmy ich nie zawsze je cytowali, my staraliśmy się z tego stworzyć prawdopodobną opowieść w oparciu o rozmowy i różnych rozmówców. Tak? I nam się moim zdaniem udało dość dobrze odtworzyć w tym zakresie, na ile to jest interesujące, relacje Urbana z Adamem Michnikiem i nie czujemy tutaj jakiegoś problemu. Mikrofon już poszedł dalej. To jest ważne tutaj, jeżeli chodzi o relacje Adama z Urbanem, ale dobra, nie chcę. Ja trochę niejako do pozycji, do tej fascynacji, może nie fascynacji, ale tego wytłumaczenia PRL-u. Trochę mnie uczono, że nie można oceniać faktów historycznych z perspektywy dzisiejszej. Trzeba by je oceniać z perspektywy tamtych lat. I tutaj odnośnie Czernobyla, to nie tak, że polski rząd sobie poradził, to były rozpaczliwe działania, bo nie było żadnej opcji. I to, że myśmy płynu go lapili, ale już i też za późno, bo dwa dni po całej chmurze, to w ogóle było bez sensu, tak? I to mówię z punktu widzenia medycyny, bo jestem lekarzem. Więc to absolutnie żadne tłumaczenie i żadna absolutnie strategia polskiego rządu wtedy świetna, podobnie jak w pandemii, po prostu było to żałosne nieporadzenie sobie, a nie to, co akurat było lepsze niż w innych krajach. Odnośnie edukacji również jakoś ja nie bardzo rozumiem, że edukacja wkroczyła pod strzechy, ale kompletnie nie rozumiem tego, że na przykład tępiło się inteligencję, tak? Że żeby dostać się na studia, to trzeba było albo ukrywać swoje pochodzenie w latach 50. 60., bo inteligenci byli tępieni i ich dzieci również miały trudniejsze szanse. Więc tej fascynacji PRL-em kompletnie nie kupuję, że tak powiem. I nie usprawiedliwiam zupełnie, jakby no, są różne fakty, ale to są fakty, no, jakby również w mojej rodzinie, które były, tak? I to być może warto było rzeczywiście, i to jest na plus PRL-owi, kształcić tych zacofanych chłopów, wyciągać ich do nauki, ale nie kosztem tego, że się tępiło inteligencję prawdziwą. Natomiast moje pytanie jest takie, bo książkę rozumiem w kategoriach teraz też świetnych naszych nastrojów, może warto przeczytać. Natomiast mam pytanie, czy Państwo macie takie poczucie, że być może gloryfikujemy Urbana w tej chwili przez tę książkę i czy ona by na pewno na to zasługuje? Bo ja również pamiętam tygodnik Nie, który czytał mój dziadek i jako młoda dziewczyna, no byłam wtedy zbulwersowana i myślę, że teraz ta bulwersacja by mi wcale nie przeszła. Było to po prostu jak dla mnie niesmaczne. Czy my gloryfikujemy Urbana w tej książce? Na to pytanie można odpowiedzieć tylko czytając książkę. I to wiele osób, które recenzowało tę książkę, podkreśla, a nawet niektórzy mają nam za złe, że my w tej książce nie mówimy, co my sądzimy o Urbanie. Teraz przed Państwem się trochę wysprzemiliśmy, tak jak to jest zwykle na spotkaniach autorskich. Natomiast rzeczywiście interpretacja zachowań Urbana w różnych sytuacjach i w różnych dekadach jest różnie odbierana przez czytelników. Więc tutaj to nie jest tak, że my w książce w jakikolwiek sposób ocieplamy wizerunek Urbana, wręcz przeciwnie, myśmy bardzo starali się uwypuklić i podkreślić wszystkie rzeczy, które grają na jego niekorzyść. Między innymi z tego powodu, żeby potem nie spotkać się z głosami krytyki, ale od osób, które przeczytały rzetelnie książkę, żeśmy coś próbowali ukryć, żeśmy coś próbowali zamieść pod dywan. Więc tak, rola Urbana po śmierci Przemyka, rola Urbana jako twórcy propagandy PRL-owskiej, jako twórcy czasami szalonych pomysłów propagandowych, które no nie wchodziły na szczęście do realizacji, jak specjalna służba telewizyjna propagandowa, którą proponował Kiszczakowi. To wszystko jest w tej książce opisane. Również akcja Hiacynt i jego uchylanie się od pamięci. Także no, trudno mi jakby tutaj polemizować z Pani opinią przed przeczytaniem książki. Jest tylko pytanie, natomiast tak jak mówię, no, staraliśmy się, jesteśmy dziennikarzami od lat, więc nie jesteśmy dziennikarzami. Jesteśmy dziennikarzami i reporterami, a nie publicystami, więc nie staramy się narzucić swojej opinii i swojego punktu widzenia. Raczej zależy nam na tym, a nie raczej, tylko zależy nam na tym, żeby nasi czytelnicy mogli sobie sami wyrobić zdanie. Ja chciałem powiedzieć, że nasza książka nie jest adresowana tylko do prawdziwych inteligentów. I chciałem obronić Nie. Chciałem powiedzieć, Pani powiedziała, że nadal by Pani uważała tą gazetę za świńską, niedobrą, obrzydliwą.
niesmaczną. Ja pozwolę się z panią nie zgodzić i oceniam to tak trochę po latach. Dzisiaj, teraz ją przejrzałem. Moim zdaniem to było bardzo dobre pismo. Dużo mniej zakłamane niż jakiekolwiek inne. To była dobra prasa. Czy ja się... Niezależny, tak. Wie pani, ja jako dziennikarz wiele widziałem. Ja jako dziennikarz nie miałem... Właściwie, no to nie było, że nie było prawa. Na przykład w Gazecie Wyborczej nie cytowaliśmy nigdy nie. To było wstyd. Woleliśmy nie pisać o jakimś temacie, niż zacytować nie. Ja uważam, że robiliśmy, dzisiaj tak uważam, robiliśmy... Pan tak uważa, a wtedy pan jest w stanie powiedzieć, jak pan wtedy oceniał mnie? Ja nie czytałem nie. Nie czytałem. Ja coś powiem, przepraszam. Moi znajomi, którzy wówczas czytali nie, mam ich paru, zaraz, momencik, krótko. Są teraz w Konfederacji. A ja czytałam, nie jestem. No to ty nie jestem, a ja jestem. Ale tam sport. No ja chyba moderuję. Mnie akurat to spotkanie na tyle, znaczy to, co mówiliście, na tyle zainteresowało, że od razu sobie kupiłam tą książkę, nabyłam i będę ją czytała. Jest to bardzo ciekawa, ale moje pytanie jest takie. Nie wiem, czy to zapytam i o waszą opinię i również być może o jego opinię Urbana, z którym rozmawialiście, bo jeżeli chodzi o same treści, o tą prawdomówność, o to krytykowanie na przykład Kościoła katolickiego, to uważam, że wyprzedził swoją epokę, że my dopiero teraz sobie pozwalamy. Ale czy nie uważacie, że gdyby wybrał trochę inną formę dla tego pruderyjnego społeczeństwa, jakim jesteśmy, dla tego katolickiego społeczeństwa, czyli mniej ordynarną, mniej wulgarną, żeby na przykład Ania nie była zniesmaczona, to czy nie lepiej by się przebił, bo to były ważne treści, ale ta forma z tymi, przepraszam, fiutami do kolana, nie, to była trudna do przyjęcia dla wielu, może nie dla niektórych, dla wielu. I to jest moje pytanie. Ze strony Urbana to była, no rzeczywiście, nie zawsze działająca prowokacja, żeby przyciągnąć uwagę. Po to używał przekleństw. On używał go, tych przekleństw, ja tak sobie analizowałem, w sumie rzadko i dość fajnie. Mi się teraz czytałem, owszem, dopiero wiem, że patrzy pani na mnie z naganą, ale wtedy nie czytałem i nie. Pani doktor w ogóle miała rację w jednym, że ten płyn Lugola był podany za późno. Niemniej, to nie jest nasza ocena, że to była wzorowa akcja, to jest ocena Międzynarodowej Agencji Atomistyki, jeszcze przypomnę, ale dobrze. I też mam wrażenie, że nie gloryfikujemy Urbana. Wrócił mi ten temat jeszcze, bo... Tak, nie, bo... No już. To no i tak ma być. No i ja nie usłyszałam. A na pytanie? Czy jakby był mniej na formie. Wie pan co, taka w tamtym czasie była Gazeta Wyborcza, która też miała milionowy nakład. I Gazeta Wyborcza miała takiego czytelnika. Gazeta Wyborcza miała świetnych dziennikarzy, ujawniała ofery, chociaż miała też swoją linię polityczną, przecież wszyscy o tym wiemy. Więc o takiego czytelnika Urban już nie zabiegał. Bądź co bądź, nie czytało miliony Polaków, więc Urban nie przestrzelił w tym. Urban nie zdobyła popularność po tym, jak prokuratura wytoczyła Urbanowi nie proces o rzekome szerzenie, propagowanie pornografii, które tak naprawdę było krytyką ustawy antyaborcyjnej, na którą właśnie debatowano w Senacie i w Sejmie. Także no tutaj on miał swoich czytelników. To jakby to była z jego strony taka strategia celowa, nie? To nie było przypadkowe. Ja jestem na etapie, że nie przeczytałem książki. Przypuszczalnie będę ją czytał z ciekawością, ale nie przewiduję, żebym ją czytał z przyjemnością. Ale to jest zupełnie osobna kwestia. Chciałbym podjąć pewną próbę polemiki na temat dorobku PRL-u i roli stalinizmu w społecznym postępie i edukacji. No,
Ja mam wrażenie, że gdyby w Polsce był jednak plan Marshalla zastosowany i tradycje, powiedziałbym, postępu niesienia kagańca oświaty w okresie międzywojennym podejmowane, czy nawet w okresie poprzedzającym pierwszą wojnę światową, że te efekty działań edukacyjnych ludzi, którzy szli do ludu z kagańcem oświaty, byłyby podobne. I ja mam wrażenie, że pan konkretnie padł ofiarą propagandy leninowskiej, która mówi, że komunizm jest to władza rad plus elektryfikacja kraju. Ja pozwoliłem sobie przeczytać historię gospodarczą ZSRR i wykładając ten przedmiot, znaczy nie historię gospodarczą, tylko politykę gospodarczą na uniwersytecie, zadałem kiedyś studentom pytanie. Jaki procent gospodarstw kołchozowych w Związku Sowieckim w latach 30. był zelektryfikowany? I oni podawali wielkości rzędu 60, 80, 90%. Faktycznie to było bodajże poniżej 30%. Więc ja mam wrażenie, że mówienie o tym, jakby to powiedzieć, dorobku socjalizmu, wyciąganiu roli cywilizacyjnej, to trzeba mocno uważać. I chciałbym tutaj ostrzec przed tego typu, jakby to powiedzieć, wyciąganie wniosków. Oczywiście powinienem zadać pytanie, ale już nie mam pomysłu. Dziękuję. Musiał się wypowiedzieć. Ale tutaj mamy odpowiedź jednak. Czy państwo słyszeli o książce Chłopki? Tak. Wszyscy słyszeliśmy, prawda? Czytało ją, znaczy kupiło ją 320 tysięcy czytelników, co jest skalą niewyobrażalną jak na tego typu literaturę. Kto jest, kim są czytelnicy tej książki? To są ludzie, którzy mieli rodziny chłopskie i dzisiaj są ludźmi tak zwanego awansu społecznego, którzy pokończyli szkoły, studia i którzy to zawdzięczają PRL-om. Dobry wieczór. Chyba jestem jedną osobą, która przeczytała tą książkę. Jednym tchem, powiem szczerze. To 600 stron zajęło mi półtorej dnia. Jestem zafascynowana językiem. Piękna książka, pięknie napisana. Nie mówię o treści, bo do tego dojdę. Krótkie zdania, czytelne, naprawdę czyta się znakomicie. Bardzo gratuluję. Powiem szczerze, że spojrzałam trochę na postać Urbana inaczej. Naprawdę jest to postać niejednoznaczna, bo znam go tylko z tej strony bardzo demonicznej. Wydaje mi się, że jest to prowokator. Taki, który tutaj ludzkie nasze społeczeństwo rozbija. To była tylko kreacja. Tak mi się wydaje, jak teraz mamy Kubę Wojewódzkiego, który prywatnie jest bardzo miłym, nieśmiałym chłopcem, a jak go spotykamy na antenie, to jest bardzo agresywny, nieprzyjemny i no, taki napastujący. I rozmawiałam z Kubą Wojewódzkim, powiedział, że nie brała go tak, jak postrzegają go media, ponieważ to robi tylko dla pieniędzy. A moje pytanie jest takie. Państwo się z nim spotykaliście bardzo często. Czy czegoś was nauczył? Czy czegoś od niego, coś od niego wzięliście jako dziennikarze? No inaczej spojrzał na parę. Są takie dwie rzeczy, które kojarzą mi się z Urbanem. Takie stwierdzenie. Że należy robić wszystko odwrotnie niż inni. Nie należy pisać tych rzeczy, co inni. Należy popatrzeć inaczej niż inni, a nie wszyscy. My dziennikarze mamy... to są trochę naczynia połączone, nie? Jak bywały różnego rodzaju demonstracje w tym już, powiedzmy, w tej wolnej Polsce, to my dziennikarze gdańscy, no były różne demonstracje, czy ten Kodoska, czy przedtem Stoczniowcy czasami protestowali na ulicach. My między sobą ustaliliśmy, ile jest demonstrantów. My żeśmy cały czas działali w grupie. Pożyczaliśmy od siebie tematy i na koniec dnia to jest tak, że jest konferencja prasowa, przychodzą wszystkie media, robią dokładnie taki sam materiał, plus minus, może ktoś czasami. I wszystkie gazety, wszystkie media, teraz portale internetowe wyglądają bardzo podobnie. Oczywiście zrobiła się polaryzacja, bo mamy prawicę i lewicę. No ale to z kolei nie jest odwrotnie, to jest odwrotnie do siebie i odwrotnie do prawdy czasami. To jest jedna rzecz.
Druga rzecz z Urbanem, która mi bardzo dużo przychodzi do głowy, to jest takie, że nie wszystko z Urbanem jest takie, na jakie wygląda. Ja wbrew pozorom to nie jest, ja go nie postrzegam jako rubasznego, przyjemnego, jawialnego panicza z dobrego domu. Ja się go trochę boję. Dla mnie to jest lekko diaboliczna, demoniczna postać. Jego inteligencja, mam wrażenie, w niektórych sprawach była przerażająca. To jest respekt pewien. To niekoniecznie jest tylko uznanie. My nie uważamy się za publicystów, dlatego ta książka nie jest publicystyczna. Nie ma nikogo namówić ani do kochania PRL-u, ani do kochania Urbanu. My uważamy się trochę tak za kronikarzy. My chcemy opisać czasy, w których żyliśmy, w których żyli nasi rozmówcy, najwierniej jak potrafiliśmy. Tak samo do pana. Owszem, to nie ja mówiłem o edukacji, ja mówiłem przede wszystkim o edukacji. No bo prąd to jednak rzeczywiście nawet w tych południowych Włoszech już padło. Ale no tak, no najlepiej było mieć plan Marszala i od początku być po właściwej stronie żelaznej kurtyny, ale nie byliśmy tam, gdzie byliśmy. Jakby to się odbyło, gdybyśmy byli po tamtej stronie? Czy byłby plan Marszala, czy byśmy mieli bogate rody Radziwiłłów, które są właścicielem połowy Polski? Trudno powiedzieć, nie, ja nie mogę tego zgadnąć. Może ktoś by napisał takie political fiction, jak wyglądałaby Polska, gdybyśmy... Od 2004 czerpiemy ogromne pieniądze z Unii Europejskiej, większe niż pan, czy nasze szkolnictwo, od tego się rozwija wspaniale, wydaje się, że się zbija. Dokładnie. To się zbije. Ale nie od tego. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest źle. Z drugiej strony siedzimy w fajnej bibliotece, jest ciepło, jest światła aż za dużo, ale jest bardzo źle, nie? Wszyscy mieli ośmiorniczki na śniadanie, wszyscy będą mieli ośmiorniczki na kolację. No, no jest źle, jest bardzo źle. Chciałem pogłębić tą waszą relację dziennikarzy z Urbanem. Mówiliście o tym, że trzeba być oszczędnym w słowach, bo wszystko, co powiecie, będzie użyte w jakiś sposób. No nie powiem, że przeciwko wam, ale w jakiś sposób może być użyte. Czy ta oszczędność słowa Jerzego Urbana, czy to była jego natura, czy była raczej świadomość tego, że jest postacią medialną, bo no w różnych w formach zawsze był postacią medialną i czy też miał tą świadomość, że wszystko co powie po prostu trzeba być oszczędnym, trzeba być uważnym w jaki sposób się mówił, będzie wykorzystane potem w opisywaniu jego. Ja może to nieprecyzyjnie powiedziałam, to my, znaczy to trudno powiedzieć, że my byliśmy bardzo czujni, my mieliśmy jakąś taką lampkę, która mówiła, która się zapalała od czasu do czasu i na przykład po wyjściu z rozmowy, że rzeczywiście może on opisać coś, co my powiedzieliśmy czy zrobiliśmy. On nie był oszczędny w słowach, w sensie on nie był rozgadanym człowiekiem, natomiast on odpowiadał wprost i bardzo precyzyjnie na każde pytanie, nawet na bardziej, najbardziej czasami krytyjskie albo na takie, które odpowiadał już po wielokroć. To wynikało z jego takiego instynktu, bo on uważał, że najlepiej wszystko o sobie, co mogliby o mnie powiedzieć najgorszego inni, to ja pierwszy powiem o sobie. I on to nie tylko nam mówił te rzeczy na swój temat, przecież on od lat pisał o sobie. My się prześledziliśmy jego felietony, to on tak naprawdę przez całe życie pisał o sobie. Był wywiad Rzeka z nim. On te rzeczy o sobie już wyartykułował i zawsze wywiad z Torańską, który zrobiła Teresa Torańska, zawsze starał się na swój temat nieoszczędnie w słowach, tylko mówić tak jak był. Natomiast muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, to że jeżeli się zawarło z nim pewnego rodzaju dżentelmeńską umowę, to on tych umów dotrzymywał. To znaczy, jeżeli my mieliśmy materiały, które chcieliśmy wykorzystać z książki na jego temat, które zrobiliśmy w IPN-ie i które chcieliśmy, żeby on przeczytał i skomentował nam, to i poprosiliśmy go, żeby ich nie publikował, właśnie mając tyle głowy, że on to może wszystko przecież opisać,
żeby ich nie publikował, to on tej umowy z nami dotrzymał. I to w ogóle bez dwóch zdań. On był lojalność, to była cecha Urbana. Wobec ludzi, z którymi współpracował, był lojalny. Jolanta Kapałka, Wyszyn Mała. Więc miałam nie przyjść, bo nienawidziłam pana Urbana, bo byłam młodą matką. A jego sarkazm dla mnie był niewyobrażalny. Dziecko miało miesiąc, a on powiedział, że wagon mleka jest zatruty. I chychotał. No to szlak mnie trafił na miejscu. Do dzisiaj no to pamiętałam, ale moja organizacja ciągle mi wbija w głowę, że należy się uczyć, więc przyszłam. No i miłe sprawy sobie przypomniałam. Bardzo mnie wkurza druga rzecz, jak bardzo młodzi ludzie mi tłumaczą, co było dobre. Nie mówię po pani. Co było dobre, a co było złe w komunizmie. Bo ja tam żyłam, niech oni mnie nie podpowiadają. To mnie tak wkurza, że no i co jeszcze? Pytanie. W ogóle pytanie, ja tak zasłucham. Jego czasopismo dla mnie, ale ja jestem kobietą. No to jak ja na te jego rysunki patrzyłam, to była czysta pornografia. Ale patrzyłaś, nie patrzyłaś. Miła tam kościółkowa, może się zamieni. No cieszyłam się, ale to... Nie żałuję, że przyszłam, bo... Chyba nie. Chyba od kogoś pożyczę, bo aż tak go nie pokochałam. Ale bardzo go szanuję, bo uważam, że przerastam. Naszą epokę, tak jak i pan Michnik, paru innych, że ci ludzie, no to głupie gadanie, no bo, ale to ja jestem teraz starsza, no odchodzą i szkoda. I tyle mam do powiedzenia. Ja mam propozycję. Jeszcze proszę, bardzo powiem, jeszcze raz. Jeszcze raz do góry. Ta książka jest podzielona na 5 części. Możemy się tak mówić, że jak pani przeczyta pierwszą część i panią wciągnie, to pani kupi? Nie, ale on tego by nie zrobił. Jeden synopsik. Ale jak wy mówicie, to słychać na transmisji. Słychać. Osobiście mam wyrobiony swój pogląd na to, co wyrabiał, co czynił Urban. Czytałem go w Polityce jako kibica. Czytałem później jego felietony redakcyjne w tygodniku Nie. To były całkiem różne postaci. I nie chciałbym się rozwodzić i zadam konkretne pytanie. Czy państwo, gdyście z nim rozmawiali, to wypunktowaliście ten moment, czy on na ten temat się wypowiadał, bo to były dwie różne osobowości, jak gdyby. Co innego kibic, co innego Urban w tygodniku Nie. Czy on to, powiedzmy, robił świadomie, czy w polityce tylko zarabiał, a w Nie uprawiał politykę? Jeżeli mówimy o kibicu, kibic to jest bardzo dobra i ciekawa forma dziennikarska. To są takie sądowe, czasami kryminalne, czasami obyczajowe, z życia wzięte opowieści. On częściowo to wymyślał, częściowo się posiłkował opowieściami swoich przyjaciół, między innymi miał takiego przyjaciela w służbie bezpieczeństwa, z którym się przyjaźnił niesłużbowo. Moim zdaniem to dzisiaj funkcjonuje w dziennikarstwie. No, sami wiecie, co lubicie czytać, jeżeli czytacie gazety. Są czasami takie kryminalne historie, trochę kryminalne. Nie każda rzecz jest
tylko i wyłącznie polityczna, czasami jest to obyczajowa, jest to jakimś morderstwem. Sprawa Iwony Wieczorek jest takim przykładem kompletnie niepolitycznej, czysto obyczajowej. To był serial, nie? Oczywiście w porównaniu do... Ale Kibic był genialny. On na stosunkowo krótkim czasie, małej przestrzeni gazetowej, opowiedział prawie, że kryminał, który zaczyna się tak jak prawdziwy kryminał, od stworzenia jakiejś zbrodni poprzez rozwiązanie zagadki w ostatnim akapicie. Oczywiście nie wszystkie były tak świetne, nie? Znowu, ale biorąc pod uwagę, że to jest raz na tydzień, to było genialne. A odpowiedź na pytanie brzmi, on... Nie wiem, dlaczego on to robi. Czy on to robił dla pieniędzy? On mówił, że on zawsze pisze dla pieniędzy. On tak to powiedział. Pisze tak dużo, bo mówi tak. Pisałem tak dużo, bo jestem łasy na pieniądze. Marksista, leninista. No. To jest jego odpowiedź. Miał sprzeczne strony. Znaczy on politycznie był zwierzęciem politycznym, on się pasjonował polityką, on szukał rozwiązań politycznych, on polityka była no jego ulubionym, tam to było dla pieniędzy, to po prostu, aczkolwiek to była też pewnego rodzaju sztuka, nie, moim zdaniem, tak? Natomiast polityka, on żył i oddychał polityką, moim zdaniem. Była dla niego bardzo ważna polityka. Były różne okresy, kiedy pisał pod pseudonimem Kimic i nie, to są zupełnie inne okresy. To trzeba pamiętać, już się zmieniają. Nawet Urban. Ja myślę, że Urban miał wiele twarzy i te w tych okresach przeróżnych inaczej ta twarz wyglądała. Natomiast, żeby może trochę zachęcić, bądź nie, to pytałam się Jarka, ponieważ rolę tego tutaj prowadzącego jak gdyby wybrałam dla niego, jak się czyta książkę, bo czytał ją świeżo, kupił przed spotkaniem z wami. I mówi, książka jest fascynująca. Dawno, po prostu ja teraz muszę coraz więcej czytać, bo stwierdziłem, że są tak świetne książki, ja niepotrzebnie w tym Facebooku siedzę ciągle. Zarzuciłem czytelnictwo. Zarzuciłem czytelnictwo, ale nie, bo może tak, bo może kogoś to też zachęci właśnie. Zarzuciłem czytelnictwo, a tutaj taka świetna książka, po prostu mogę ją czytać cały dzień i noc i w ogóle mi się nie nudzi. I mówi, jak chcesz, to ci pożyczę. Ja mówię, nie chcę, to ja sobie kupię tą książkę, bo jeszcze będę prosić o dedykację. I mówię, co na przykład takiego fajnego, co takiego fajnego? On mówi, sam początek już jest świetny. Na przykład jest tam taki żart, że państwo, nie wiem, po raz pierwszy albo w jednym z pierwszych razów tam jesteście u Urbanów, po czym Urban się pyta, czy macie ochotę coś zjeść, czy jecie mięso. A pani powiedziała, że pani nie je mięsa, a pan powiedział, ja jem mięso. I on idzie do kuchni i mówi to swojej żonie. Ona je, on nie je. Na co żona odpowiada, niech spierdalają. I co by na to? A to akurat to Daniszewska. To powiedz państwu, żeby mnie w dupę pocałowali. Tak wziął dokładnie. Jestem dosłyszeni, bo to było, ona stała obok niego i byśmy mieli go na głośno mówiący, także to było tak. No Daniszewska była bardzo bezpośrednia i kleła jak szewc dużo więcej niż Urban, bo Urban czasami używał przekleństw, ale tak powiedziałabym, inteligent używa, żeby wzmocnić wypowiedź. Ja chciałam powiedzieć, że tak, nas jest w tej książce mało. My tam występujemy, czasami występujemy, pojawiamy się po to, żeby tę narrację jakby, żeby pokazać też skąd my wiemy to co wiemy. Naszym celem było napisanie nie tylko książki historycznie, faktograficznie sprawdzonej, ale książki ciekawe. I to już jakby zaczęliśmy to, znaczy rozwijaliśmy to już przy biografii Walentynowicz. Mogę skończyć, Marek zawsze zabiera mikrofon. Tutaj pracowaliśmy nad tym już taką świadomością, że przy Walentynowicz mieliśmy głosy czytelników, w zasadzie wszyscy czytelnicy, którzy przeczytali Walentynowicz, byli zdumieni, że w sumie o tak dość jednostronnie postrzeganych postaci można napisać ciekawą książkę.
przy Urbanie mieliśmy bohatera idealnego, bo budzącego emocje, kontrowersyjnego, z historią, z historią nieprawdopodobną, w zasadzie cały czas obecnego w historii powojennej i przedwojennej i wojennej historii, historii Polski. Więc musieliśmy tylko to dobrze wykorzystać i dobrze opowiedzieć tę historię, tak jak się opowiada, nie wiem, jak się tworzy, konstruuje dobrą powieść, jak się konstruuje dobry, dobry serial. No i bardzo nas cieszy to, jeżeli to się dobrze, dobrze czyta. Przed północą przejdziemy do autografu. Nie, no już jest 25. No. Tak, chyba już pytania wszystkie. Słuchajcie, moi drodzy, bo tutaj padł taki, właśnie może, że my dokonujemy jakiejś tutaj, ja też jako prowadzący, jakiejś apologii tego okresu PRL-u. Tak nie jest, może to jakoś się tam... Zostało tak zrozumiane, ale tutaj bardzo dobrze autorzy książki, Dorota i Marek, powiedzieli, że nie uprawiają tu publicystyki. To, co nam trochę wyszło tu, może ja jestem winny, bo też pytania były stronnicze i troszeczkę wyszła nam w trakcie tego spotkania trochę taka publicystyka i troszkę tak chyba pytania były skonstruowane, że próbowałem coś wyciągnąć więcej do autorów, ale... Tak, taka rola prowadzącego, ale książka jest chłodna, obiektywna. Tam rzeczywiście dziennikarzy prawie nie ma i nie ma ocen. To mnie nawet zdziwiło i pomyślałem, to jest dobra książka, bo tam nie ma tych ocen. Tam są fakty. Ocena, czy PRL był dobry, czy nie był dobry, czy może jest taki, ani taki czarny, ani taki szary, dla kogo był dobry, dziękuję. I jaki był Urban, czy był bestią, czy pogubionym inteligentem, który miał jakieś ideały, to każdy czytelnik z tej książki sam może to wyciągnąć. Tam nie ma publicystyki. Publicystyka nam wyszła troszeczkę i ta ocena PRL-u nam wyszła troszeczkę podczas tego spotkania, bo tak zadawałem pytania, więc też no, pod tym kątem to jest bardzo dobra biografia. Ja bardzo podziękuję. Bardzo podziękuję Państwu, że zaszczyciliście nas, że mieliśmy możliwość zadawania pytań, posłuchania ciekawych historii. Dziękujemy. I my też bardzo dziękujemy Państwu, że Państwo poświęcili dzisiejszy wieczór na spotkanie z nami i z Urbanem. Nie, żartuję, to jest naprawdę bardzo cenne dla ludzi, którzy piszą, że ten moment, który się spotyka czytelników i wbrew pozorom krytyczne uwagi są najciekawsze. Trochę szkoda, że nie wszyscy z Państwa przeczytali, ale mam nadzieję, że to nadrobicie. No ja myślałem, że dla Urbana. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy na następne spotkanie Akademii Społeczeństwa Otwartego Komitetu Obrony Demokracji Region Pomorze. Dobranoc.